Ja jestem z Woli, oryginalnie. Okej. Okay. Nie była jakoś bogata dzielnica i myśmy przez lata byli blokersami siedzieli na ławce i pluli pod nogi, zanim się tam rzeczy zaczęło układać jakoś w głowie. <śm> <śm> Ale wiesz, ja robię to samo, To no, z... było takie pokolenie było. No bo jesteśmy w zasadzie tym tak. samym pokoleniem, no. A jesteś artystą? Y Nazywasz się artystą? Twórcą, wolę twórcą się nazywać. Dlaczego? Być artystą jest jakieś takie... Jest niepotrzebnym określeniem dla mnie. To nawet ktoś taki takiego powiedział, że politycy... Traktując różne programy, powinni w trakcie rysować. Z tego czasu, lat 90. Myślę, że w ogóle najlepszą formą sztuki była reklama w Polsce. Dlatego, że. Było ważne zdanie. E, tak. Zatrzymaj no, tę myśl, bo musisz ci przyznać, że tak wciągnęła mnie rozmowa. Że nie włączyliśmy że... nagrywania. Że nie włączyliśmy nagrywania. nie. Czy pyskasz? Energii Właśnie nie, chciałem powiedzieć, że. Nigdy nie czułem jej. Ym, no, Stare Miasto fajnie. Lubię. Tam, ym, jak to się nazywa, Kazimierz. Mm -hmm. Kazimierz też jest zarobisty. Ale poza tym, to, jak na tam nic nie ma więcej. No widzisz, ja nawet nie wiem dobrze, co tam jest, bo zawsze gdzieś, yy, ile razy bym tam nie był, zawsze się też, wiesz, koncentruję na rynku, czy tam w tych okolicach. No, No, yy, no ale też jakby powiedzieć, wiesz, że. Ktoś przyjechał do Warszawy i zobaczył, wiesz, domy centrum, pałac kultury i, i, i Starówka na przykład, i powiedział, a już w tej Warszawie nic nie ma. Nie? A potem, a Żoliborz cały, wiesz, jak pójdziesz, to jest w ogóle spektakularny. Saskaka MP jest spektakularna. Gdziekolwiek byś się, wiesz, już nie. Nie zakorzeniu w jakimś innym, wiesz, w innej okolicy, tej centralnej, no to ona ma taką energię specyficzną dla miejsca. Jest po Wiśle też fajne, ja po, lubię Wiśle po Wiśle są błędne, no. to jest, no. Eee... Ale to jest takie mocno miejskie, wszystko klimatyczne. Tak, ale że boś na przykład jest Czasaska Jest w ogóle taka, taka, ona jest miejska, ale właśnie taka bardziej wrocławska gdzieś, nie? Mm -hmm, bo wszystko. Mm -hmm, trochę mm -hmm. spokojni, ja w ogóle, ja jestem z woli, oryginalnie. Okay. E, no więc wola, wiesz, to nie była jakoś bogata dzielnica, i myśmy przez lata byli blokresami, siedzieli na ławce i pluli pod nogi, e, zanim się tam rzeczy zaczęły układać jakoś w głowie. E, I ale <laughs> że ja <śmiech> robię to samo stary no, To było takie pokolenie prawda? Bo... <laughs> bezbeki, no bo jesteśmy e, zasadniczo tym tak. samym pokoleniem, no. E, ale później ten, a później e, wiesz, jak pycham pierwszy raz na bo z jakiegoś powodu, wiesz, tam mając, nie wiem, się 19 lat, i ja tam patrzę, a tam, wiesz śniadanie i wszyscy są, kurczę, w kawiarniach, jedzą, jedzą jakieś kanapki, piją kawę. Myślę, co jest? Myśmy pierwszą... Słuchaj, na Woli, ja, ja jestem Anielewicza na Pawła wychowany, nie? Czyli to jest taka wczesna Wola, prawie Muranów, ale jeszcze Wola. To pierwszą o kawiarnię to otworzyli w tej okolicy yy, 10 lat temu. To już, wiesz... To w... No to już jest późno. To by... I, to jest, i, I jest w tej chwili, w tej okolicy dwie są. Nie ma w ogóle kultury wiesz porannej kawy gdzieś tam. Tylko... Ale to wiesz ja nie znam historii Warszawy na tyle, żeby żeby, żeby się w ogóle wie... no nie znam w ogóle tak naprawdę. Hmm. Szczególnie jeżeli właśnie tylko ty, ty podziału na dzielnicę i tak dalej. Ale to wynikało z czegoś właśnie, dlaczego Żoliborz akurat jest co tu... taki Przyznam się szczerze, że ja aż tak dobrze nie wiem. No, znaczy są miejsca, które miały jakąś swoją specyficzną energię, bo albo były zaprojektowane w innym czasie, albo mieszkały tam po prostu w inteligencje, których brakowało w innych miejscach, no albo dobrze, się koncentrowały. A na, a na Woli, co to było? No, wo, wo, by... no wo, wo, bo co, za komuny, przynajmniej tak było w Gdańsku też, że te bloki są wojskowe, te bloki są policyjne, a w tych blokach to są wiesz, stoczniowcy, a tutaj to, tu, to, tu, to. to. musiałbym ojca popytać o to, szczerze mówiąc, a. tak dobrze nie wiem, ale wiem, że na przykład spółdzielnia, w której moi rodzice, jakby blok, w którym oni mieszkają, który należy do spółdzielni, no to jest, to była spółdzielnia wojskowa na przykład. Okej. Okay. Więc to jakieś tam miało uzasadnienie, ale też widać po architekturze tego miejsca, tak? Oczywiście ja bardzo bronię tego, zawsze broniłem bardzo tej modernistycznej tej urbanistyki, w której po prostu masz zespół bloków, gdzieś tam jest przedszkole, szkoła, apteka, czy tam jakiś lekarz, nie? I to wszystko jest jakby na, na terenie osiedla. I potem kolejne osiedle ma dokładnie szkołę, przedszkole i tak i tak dalej. I wiesz, i ja mam przykład tak, że z domu miałem dwie minuty do przedszkola, trzy minuty do szkoły, a w okolicy jeszcze było sześć. Znaczy, I, słuchaj, bo I to było koncepcja... tak zaprojektowane. Koncepcja, jakby po prostu my jesteśmy tak zrażeni do komunizmu, że wszystko, co jest komuna, to jest do dupy. Ale prawda jest taka, że dzisiaj to wygląda tak samo. Nawet bardziej bym powiedział, bo na przykład weźmy falowce no. w Gdańsku, gdzie są takie turbodługie budynki, uh -huh. to one były tak zaprojektowane, że na dole Masz mieć wszystko, że ten falowiec ma być wioską samą w sobie, że tak, tak naprawdę nie potrzebujesz znaczy to jest ciekawy yy, koncept? w ogóle nie wychodzić, nie? Czyli ma być lekarz na dole, ma być sklep spożywczy, ma być mięsny, ma być to, 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 to. Yy, właśnie przedszkole i tak dalej. I tam są lokale użytkowe, etc., etc. I teraz, yy, dzisiaj tak przecież się buduje. No nie, dzisiaj się nie buduje. Teraz. No jak to nie? Jak masz... No stary, ale zobacz, nowe budynki na dole są lokale użytkowe. No tak, ale nie masz. No zobacz, jaki jest problem z dostępem do przedszkola, szkoły no, i tak ale dalej. To już, no to już jest to jest i to jest systemowy problem. No, bo to jest, tak, tak, tak. No, ale bardziej ja w było... samej urbanistyce osadowaniu. No, ale samym to, tym ale projektowaniu. Zagospor... wtedy zagospodarowanie miejskie było takie, że budując te osiedla, od razu był plan, że tu musi być dostęp do tych rzeczy, tak? Dla tych dzieci itd, i dalej. A teraz jak ci powstają osiedle w Wilanowie, to. Wiesz, no, dlaczego Wilanów jest takim specyficznym miejscem i takim problemem Bo Przecież oni postawili olbrzymie osiedla, a nie zrobili tam dróg dobrych. To Wilanowska stała, po prostu to teraz robią dopiero tramwaje, jakoś tam tą stronę, wiesz, próbują to odkorkować, ale oni to, wiesz, oddali ten teren tutaj deweloperce, żeby zrobili, a przy tym nie, nie zagospodarowali też czy nie dowieźli, bo to nie było, bo to nie było. Tak, I wiesz, nie? I, i powstały osiedla, które po prostu fundamentalnie się stoi w korku. I dopiero wiesz, potem post jakaś obwodnica, 15 lat potem, czy 20 lat. 20 lat w korku stoisz. Ale to jest to samo: jest mniej więcej u nas w Gdańsku. Jest takie też osiedle, Gdańsk południa to się mówi, i w ogóle to jest beka totalna, bo to często tam mieszkają ludzie, którzy w ogóle nie są z Gdańska, właśnie. Mhm. Chociaż pewnie pierdolę głupoty, bo to jest taka moja obserwacja oparta o mało co. Ale. Tam przez bardzo długi czas dojazdowa była jak jedna nitka taka, wiesz, malutka. Mhm. No to są, to są problemy, chociaż wiesz, ja bardzo bronię Warszawy i, i... oczywiście ma swoje wyzwania jak każde miasto, ale yy, no, dużo robią dobrych rzeczy. I, I naprawdę ja w ogóle jestem. Ja miałem samochód przez lata jeździłem samochodem, a potem udało mi się. Pozbyć samochodu, ale też jakby w jakiś sposób dorosnąć, albo może, może odkryć to, że jestem uprzywilejowany na tyle, żeby nie mieć auta. Że nie muszę tym samochodem wiesz, podróżować po mieście, bo okazuje się, że mam doskonałą komunikację, to fantastyczne ścieżki rowerowe i w zasadzie wszędzie mogę się komunikować poza samochodem, co jest obłędnym ułatwieniem życia. To jest, to jest komfort, że możesz nie mieć samochodu. No to jest super, ale to mieszkasz gdzieś centralnie? No, ja mieszkałam na siekierkach. Mokotów, nadwiślany taki mokotów. Okej, okay, okay. Czyli nie tak centralnie. Nie, no, to no, to takie jest... rowerem jadę tutaj 30 minut pod pałac kultury, ale wiesz, codziennie jeżdżę, więc, więc to jest dla mnie duży komfort i, i sobie to cenię bardzo. I widzę też, że wiesz, jak, są, widzę, jak są plany robione w tej chwili, no to fajnie. Miasto zmądrzało troszeczkę, dużo dobrych rzeczy robił. To jest fajny segwaj do. do, do... Ta miejska urbanistyka, ja pamiętam Jacek Sosnowski właśnie nazwał to takim strupem. Miasto. <grym> wiem, dzisiaj rozmawialiśmy rano. <grym> Warszawę nazwał strupem, że... ale to jest super metafora, która wcale nie musi być, bo to jakby od razu konotacja taka bardzo negatywna, a to w ogóle nie o to chodziło, że to jest po prostu coś takiego, co żyje cały czas. Mhm. Tu się goi, tu się. Yy, tu się trochę rozdrapuje. Yy. No, tak, to fajna jest, metafora, to jest. To jest prawda, duża, no, że miasto, wiesz, no, no, nawet teraz w tym roku, yy, jak robią, zrobili tam ileś napraw na wielu odcinkach, no to mi na przykład koszmarnie utrudnili życie. No ale wiesz, ja nie, nie chodzę z jakimś takim żalem, że teraz ja jestem tutaj zaniedbany z tego powodu, że wiesz, no bo faktycznie teraz, czy jechać komunikacją miejską ode mnie, na przykład do centrum, no to do łodzi bym dojechał spokojnie ale wiesz ale ja też jakby rozumiem że ta zmiana jest ważna konieczna po prostu jest są błędnie fajna bo puszczę nowe nitki tramwajowe i tak dalej więc y, to zawsze jest jakimś takim kosztem gojenia się tej tkanki miejskiej no, no, tak? tak i, dokładnie. i go, wiesz gorzej jeżeli miasto ma taką strukturę w której nie da się już nie zagoić są tylko blizny nie i po prostu jest stara jakaś taka szrama i nie, 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 wiesz, no nie wydrapiesz tego. No, nie. no tutaj najlepszym przykładem jest ten, y, 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 ten parking. parking. Tak, tak ale tak. z tym parkingiem jest jakaś inna anegdota. Nie, to Jacek, to Jacek mi o tym też opowiadał, że y, to jest należy do PKP, bo pod tym są tory. A, widzisz, czyli się nie opyla. I generalnie, <laughs> nie, i, opyla nie się no ale to jest PKP i że zanim tam cokolwiek się wydarzy, to no, więc tak. To prawda. Ale y, to jest ciekawe, bo w twoich pracach bo ty pracujesz jeszcze poza tym, że artystujesz? Nie, już nie. A jesteś artystą? Nazywasz się artystą? Twórcą, wolę twórczość nazywać. O artysta? Czego? Bo artysta jest. Bycie artystą jest jakieś takie. jest niepotrzebnym określeniem dla mnie. Znaczy, lubię twórców, bo lubię twórców, którzy są zawodowi. Twórców, którzy są profesjonalni w swojej praktyce. I lubię twórców, którzy są nieprofesjonalni w swojej praktyce, którzy są amatorscy którzy są entuzjastami swojej praktyki albo w ogóle praktyki i lubię też takie postawy twórcze, które to gdzieś kultywują, Na przykład jak Paweł Althamera, który pracuje z ludźmi, którzy nie mają powiedzmy tego kapitału narzędzia, jakim są dłonie, wiesz, wykształcone przez lata edukacji, nie mają tego warsztatu wypracowanego, tylko są po prostu można powiedzieć, entuzjastami, tak? Że daje się po prostu kredki i oni rysują. No to jest jakby fenomenalne zjawisko. Ale to opowiedz więcej o tym, bo ja kompletnie nie znam nazwiska. Yy, nie będę ukrywał, a... No, Paweł Waldhammer jest jednym z najważniejszych yy, żyjących artystów polskich z rzeźbiarzem, ale też od lat y, tworzy takie y, inicjatywy, które są bardzo albo performatywne, albo kolektywne. Mają jakieś takie znamiona efemeryzmu, ale przede wszystkim... Y, Angażują ludzi w, we wspólną pracę. Na przykład, ja brałem z nim udział w kilku projektach. E, między innymi, w, jeszcze, za, jeszcze dwie władze temu w Zamku Ujazdowskim e, była taka inicjatywa, która służyła e, Winter Holiday Camp. I on po prostu, wiesz, wszedł tam. Z, z jakąś zgodą dyrekcji, po prostu oficjalnie, kto chce tam iść i rysować na ścianach z nim, to po prostu kolektywnie robimy. Bez jakby programu, tylko jest to jakiś taki kult. Ale to no, było na zasadzie publicznego ogłoszenia, no, że. Takiego, no takiego środek. Znaczy, tak, każdy czy... mógł. Gwarantuję ci, jakbyś poszedł i powiedział do Pawła Alhamera, który mówię, no jest jednym, wybitnym artystą i, i też szalenie znanym na świecie, jakbyś poszedł i powiedział. Chce to z tobą porysować, to on by ci dał kredki, siedział z tobą i by rysował z tobą. Wiesz, jakby, jeżeli akurat mógłby w tym momencie. I to, jest, I to jest taka. Ja przynajmniej jestem tym zauroczony, dlatego że to jest prawda o nim. Znaczy, zawsze mnie fascynowało w jego praktyce to, że ona jest uczciwa w tym, i ja jej wierzę po prostu. Wierzę temu, że on chce z ludźmi rysować. On nawet kiedyś takiego powiedział, że politycy pertraktując różne programy, powinni w trakcie rysować że to wiesz jakby stymuluje jakoś inaczej twoje myślenie o świecie. A w ogóle tak sobie myślę, że to jest bardzo empatyczne. Bo to jest szalenie empatyczny artysta, to jest tak, sama, tak uczciwie. Sa, sama ta ten performance nazwijmy to, chociaż strasznie nie lubię tego słowa, bo w popularnej kulturze takiej bardzo, bardzo szerokiej to oznacza od razu coś niezrozumiałego i bez sensu. Wiesz, w tłumaczeniu to jest tak naprawdę występ. E, sztuki performatywne to no są tak. sztuki, w których po, się po prostu występujesz. Tak można powiedzieć, że masz performance sceniczny aktora, ale masz też performance piosenkarza, czy mhm. piosenkarki. I to też jest ich po prostu jakość wystąpienia. tak? Tak, Więc... ale chciałem zaznaczyć to, bo to jest bardzo ważna sprawa, dla mnie przynajmniej, bo ja mhm. uważam na przykład, że sztuka generalnie z tego czasu, lata 90. Myślę, że w ogóle najlepszą formą sztuki była reklama w Polsce. To było no, ważne zdanie. E, <laughs> tak. E, dlatego, że ona była najbardziej przystępna, e, a ja uważam, że sztuka powinna być przystępna no, ale to jest sumie... e, i łatwe do zrozumienia to było i to było zupełnie też coś nowego i świeżego. E, hmm. Ja nie mówię, że była gorsza, wiesz, jakby plakaciarstwo polskie, na przykład znam ludzi, którzy nienawidzą tego akurat, ale te, te, tej części. Polskiej powiecie, szkoły polskiej, plakatu? Tak, ja to bardzo lubię, bardzo mi się podoba, mhm. bardzo lubię, ale to było dużo mniej dostępne, jakby przystępne, przepraszam, dużo mniej przystępne dla ludzi szeroko bardzo rozumianych, nie? Co, to jest... I dlatego myślę, że reklama była zarombista, bo ona była, bo wtedy w ogóle był budżet na to. W tamtym czasie, mm -hmm. żeby, żeby zrobić to porządnie. Chociaż były też oczywiście no, yy, takie satyryczne no wiesz, wręcz yy, mo kreacje. Moim zdaniem to jest ciekawie postawione stanowisko. Zupełnie ja jestem na, innym, na innej półkuli, yy, ponieważ jeżeli, jeżeli to byłby nasz punkt wyjścia, żeby, żeby twórczość była dostępna, żeby była zrozumiała, żeby była powszechnie przyjęta, a priori, w mhm. momencie tworzenia wiesz, że ta publiczność już to zrozumie i tak dalej. To znaczy, że w zasadzie to jest model sztucznej inteligencji dzisiejszej. Czyli, czyli jest jakby kapitał zrozumienia w jakimś tam, w jakiejś grupie docelowej, albo nawet niedocelowej, i ty nie przekraczasz tego zrozumienia. Ty po prostu odpowiadasz na świat, który mówisz do świata, który, którego język jest doskonale znany. To tylko, troszeczkę... tylko poczekaj, bo, no. bo musimy um, rozdzielić tylko tutaj jedną mhm. istotną rzecz, bo mo, jeżeli nawet to powiedziałem, to nie miałem tego na myśli. Nie chodzi mi o zrozumienie. Chodzi mi o przystępność. Aha, przystępność. W ten, taką... taką, no tak. w taką um, Ale nie było instytucji wtedy. Znaczy... Łatwość w ogóle wejścia w to. Rozumiesz? Jakby e, billboard, A. czy niech to będzie reklama telewizyjna nawet, mhm. e, za ogromne budżety wtedy. E, ona, była, ona była przystępna. Weź na przykład. Ona była powszechna. Bo, um. bo zobacz, że nie możemy powiedzieć, tak. że, nie, że, że sztuka w latach 90. nie była dostępna. Ani przy, bo przystępność dostępność to oczywiście dwa różne tak. zdania, ale że nie była dostępna, ponieważ mamy systemowo e, otwarte instytucje publiczne, czwartki bez biletów i tak dalej. Mamy te muzea, które no wiesz, są takie czy inne. Mają programy, z którymi się zgadzamy lub nie, i mają kolekcje, które z nami współgrają lub nie współgrają, ale one są i to, wiesz, to nie to, to, znaczy ja mówię z perspektywy oczywiście yy, Warszawy dzisiaj tak no mhm. bo oczywiście można na to spojrzeć jeszcze w y, kategorii mniejszych ośrodków y, mniejszych aglomeracji czy mniejszych miast miasteczek i tak dalej no gdzieś wiadomo że gdzieś ten próg się wiesz no, zaciera to wiadomo że reklama była dostępniejsza w mniejszym mieście niż sztuka współczesna czy awangarda, która prawdopodobnie tam nie docierała mhm. żadnym kanałem, bo nie było tam ośrodka, który mógłby to dostarczyć. Tak, ale jednocześnie ym, nie potrafię podać przykładu polskiego szczerze mówiąc, chociaż miałem takie stanowisko, powinienem pewnie taki przykład znać. Natomiast weź najprostszy taki przykład, i to są lata 90., właśnie United Colors of Benetton, kampanie reklamowe, mhm. które zmieniały inaczej, one robiły coś więcej. Tam było, tam było. Właśnie to było dokładnie to, co ja uważam, że jest genialne w reklamie albo w potencjale reklamy, czy mody na przykład. Że to może, może to zabierać stanowisko, to może też prowadzać zmianę, może dawać yy, uczucia, w sensie odczucia takie, yy, które sztuka daje, może coś zmieniać, yy, perspektywę, może, wiesz, jakby, może wskrobi to, co, co robi sztuka, ale jednocześnie jest tak spropagowane właśnie na taką skalę, że, dociera, że może dotrzeć do wielu ludzi. Jakby teraz kwestia tego jest wtedy tylko i wyłącznie chęci tej osoby, czy ona chce. Yy, się zaangażować troszeczkę głębiej w ten obraz? Czy nie? Na przykład, ja mam taki problem, tak teoretyzuję to oczywiście, Aha. ze swoimi zdjęciami. Aha. Nie wiem, czy widziałeś, ale ono takie mocno kolorowe i przez to one są bardzo charakterystyczne, ale jednocześnie spotykam się często z takim problemem, że są bagatelizowane przez to. Bo, bo, to no bo to wygląda komercyjnie, ale ja dużo robię rzeczy, które tam mają jeszcze trzy dna. E, powiedzmy, i robię to celowo, ale też wynika to z tego mojego przeświadczenia, że e, w ten sposób dotrę do szerszej publiki uh -huh, uh -huh. i może więcej ludzi wtedy dotrze. Jakby ja, ja e, troszeczkę nie lubię takiego wiełeś, tego white boxa e, artystycznego. chociaż no, e, no, e, wiesz... sama przez jest super, ale tego takiego. Pompu, jak zacząłeś mówić o tym, że wychowałeś się na woli i siedząc na ławce i plując sobie pod nogi, wiesz, z browarkiem czy coś. No tak. Nie wiem, no, tak samo jak ja. To, to, to genialnie właśnie, bo Znaczy genialna ta, ta droga mnie bardzo interesuje u ciebie, bo robisz um, sztukę nowoczesną, rzeźbiarstwo, to jest. drzeźbę tak, tak. I na przykład ja widzę. Sytuację, kiedy pokazujesz takiemu typowi z tej ławki, nawet dzisiaj, Aha. który sepluje pod stopy, który jest odpowiednikiem ciebie z tamtych czasów, swoją rzeźbę. I ja mówię, e, a co on tutaj? No, ale wiesz co, możesz wziął i, możesz też tretutki? pokazać ją wiesz, lekarzowi, i prawnikowi, też może. I tak może być nie, też. Tak. Nie, odebrać. I paradoksalnie nieraz spotykałem się właśnie z taką sytuacją, że ja nie lubię takiego myślenia o ludziach, staram się go unikać, choć to się czasem zdarza i jesteśmy gdzieś tam ofiarami jakichś takich uprzedzeń, czy ofiarami jakichś takich myśli, które się pojawiają, że trzeba o tym rozebrać i dać sobie prawo na poznanie innego szczególnie. Zawsze staram się unikać myślenia o klasie intelektualnej względem osiągnięć ekonomicznych, społecznych itd. Nie wierzę w nie zupełnie. Uważam, że, że jest mnóstwo fenomenalnie inteligentnych i otwartych osób, ciekawych w miejscach, których byśmy mogli nie założyć, że są. Co pokazuje tylko naszą głupotę. Skoro nie zakładamy, że tam może być ktoś wartościowy, to już jesteśmy przegrani. I ja oczywiście to kilka razy w swoim życiu byłem w tym miejscu, gdzie byłem zaskoczony po prostu niesłusznie. Miałem potem wręcz pretensje do siebie, jakby dlaczego, wiesz, dlaczego pozwoliłem sobie na taką na takie tak. założenie. Ale coś chciałem ci być innego, Zgadza. po jeszcze o tym, co rozmawialiśmy. Zobacz, że ja bardzo lubię i to, co sobie bardzo cenię, kiedy ktoś pierwszy raz widzi moją pracę i mówi na przykład, że ona jest dziwna. A to jest fajne. To jest fenomenalne. Ale już ci mówię jakby, dlaczego to jest fenomenalne? Ponieważ i to jest jakby trochę w kontrze od tego, o czym rozmawialiśmy. Kiedy rzecz jest dziwna, jakakolwiek zjawisko. Odczucie, myśl. Jeżeli ona jest dziwna, to znaczy jest jeszcze nierozpoznana dla nas, i ona jest, dopiero ma szansę zostać zdefiniowanym. W kontekście sztuki wizualnej, w której ja się akurat obracam, to znaczy, że albo na przykład ta wizualność, którą poznajesz, właśnie trafi do pęku kluczy wizualnych. Po lewej stronie, powiedzmy, czyli rzeczy dobrych, fajnych, lubię i tak dalej, albo trafi do pęku prawy, w prawym, wiesz, zbiorze kluczy wizualnych, nie lubię, nie podoba mi się, to uh -huh, nie jest moje uh -huh. i tak dalej. Ale jeśli poznajesz coś, co jest dziwne, to dopiero wzbogacasz swój zestaw kluczy, dopiero jakby tworzysz ten szerszy obraz percepcji. Czasem te klucze zmieniają miejsce z czasem. To znaczy, że tworząc. E to jest coś, co też gdzieś jest moją myślą z tyłu, kiedy ja zaczynam pracę. Tworząc nową rzecz, ja staram się, żeby ta rzecz była dziwna dla, dla jak największej grupy osób, a nie rozpoznana dla jak najwięcej grupy mm -hmm, osób. Mm -hmm. Ja wolę, żeby dużo osób spotkało się z tym pierwszy raz i powiedziało: Dziwne, nie podoba mi się, niż powiedziało: Znam tą, znam ten obraz, znam tą wizualność, znam tą opowieść, mm -hmm, znam mm -hmm, tą formę mm -hmm. y i mi się podoba. Bo już ją znam, już jestem z nią oswojony. To znaczy, że ja nie odkryłem, nie zadałem żadnego pytania, nie wzbogaciłem nikogo o, a już przede wszystkim nie siebie, nie wzbogaciłem nikogo, świata, nie wzbogaciłem niczym, stworząc rzeczy, które dla ludzi powszechnie są przyjęte. To poszukiwanie formy, to poszukiwanie formatu własnej praktyki wymaga przede wszystkim zgody na to, żebyśmy. Wiedzieli, czym jest nasze lubienie, czym jest nasza akceptacja wizualności, skąd na się bierze i jak z nią dyskutować, jak jej zaprzeczyć, jak ją, wiesz, jak ją rozebrać, jak ją wytarmosić na drugą stronę mhm. i nawet zrobić coś, co ci się na końcu nie podoba, ale jest przynajmniej inne dla ciebie też i potem siedzisz z tym i nie wiesz, czy to jest fajne. Mhm. Nie wiesz, musisz dojrzeć do, tego, do tej odpowiedzi, ale też Twój widz musi do niej dojrzeć. Dzięki temu. Yy, Pokolenia ludzi, którzy wiesz, praktykują takie pytania, takie awangardowe rozwiązania wizualne, ale też intelektualne. E, sprawiają, że na końcu, na końcu tej ścieżki jest reklama, która patrząc na to, już rozumie nowe trendy, nowe praktyki, nowe wnioski, i ona już na podstawie tej awangardy dopiero mówi do szerszego grona. Dlatego to jest, moim zdaniem, ta fundamentalna okay. przepaść, że, on, że że w praktyce artystycznej musisz iść w, w krzaki, musisz po prostu się tam pociąć, muszą cię zeżreć komary, musisz tam popłakać trzy razy, mm -hmm. zgubić się regularnie. I za tobą ktoś idzie, kto tam widzi, że tu poszedłeś, ale tu wróciłeś, i mniej więcej już potem budują tam drogę, którym potem chodzą, wiesz, kolejne praktyki. Yy, czy to w reklamie, czy to w czymkolwiek. No tak, ale czy to jest złe? Nie, 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 ja nie oceniam tego w, na zasadzie dobre, złe. Mm -hmm. Po prostu y, widzę swoją rolę jako osobę, która jest po prostu, wiesz, na dziko w dżungli. I oczywiście zrobiłem mnóstwo rzeczy, które, y, które zrobiłem i mówię, że strasznie mi się podoba. I od razu zaczynam myśleć, dlaczego? Co to znaczy że mi się podoba? Znaczy, że już mi to z czymś musi korespondować, z jakimś moim, z doświadczeniem, z jakąś moją. Z jakimś już moim odbiorem. I mm -hmm. wiesz, Anna Rottenber kiedyś powiedział takie bardzo ładne zdanie. Zapytana, po czym można rozpoznać dobrą sztukę. Ona powiedziała, że jak zobaczysz 100 tysięcy prac, to się nie pomylisz. Ale to jest dokładnie to, o czym mówię. To znaczy, że masz 100 tysięcy kluczy wizualnych. Wiesz, jesteś po prostu takim klucznikiem, który. Ale ty się nie pomylisz. To nie znaczy, że mówisz prawdę o świecie. Mm -hmm. Tylko że ty mm -hmm. się już nie pomylisz. Mm -hmm. Już wiesz, co jest dla ciebie dobre, co jest dla ciebie złe. I potem im dalej jesteś w tej praktyce, tym trudniej jest spotkać kolejny raz dziwne. I to mm -hmm, jest tak mm -hmm. dla mnie wyjątkowo wartościowym doświadczeniem jest, kiedy coś jest dla mnie dziwne. Słuchaj, to jest, e, genialne, mm, to jest genialny temat, bo ostatnio rozmawiałem i myślałem w ogóle nad rzeczami, które mi się podobają albo nie podobają w sztuce. I, i jest pewien artysta polski, który e, jest turbo szanowany. Mm -hmm. Natomiast ja doszedłem do tego. Zawsze mówiłem, nie no, zajbiste. Super. To kurde, to jest rewelacja. I doszedłem do tego ostatnio. Miałem takie jakiś przebłysk. Nie, wiem, czy to mi się przyśniło, czy co. Siedziłem, że mi się to nie podoba. I tak sobie pomyślałem, że ta moja opinia o tym była bardzo mocno wyznaczona tym, że to jest uważane za dobre i fajne, i tak dalej. A mam na myśli tutaj Beksińskiego. Po prostu dla mnie to jest. Znaczy, ja nie, mówię, nie mówię, że to jest złe, że ja tego nie szanuję, mhm. tylko po prostu mi się to nie podoba. Jakby to jest totalnie nie rezonuje ze mną. To nie wzbudza we mnie jakichś żadnych pytań, mhm. które, które są dla mnie istotne. Jakby, jakby wiesz, to. Ale to jest wiesz też rola jakby artysty i artystki i w ogóle osób twórczych, jest też taka, żeby czasem być przygodą. To znaczy on przez jakiś czas coś robił tobie, a po jakimś czasie przestał. I... No tak, ale pytanie jest właśnie, ty, ty, czy to było wywołaną pewną presją społeczną? To jest zawsze dobrze czy, zadane pytanie, tak. Wiesz, czy, a, czy rzeczywiście to było moje, nie? Ale wiesz też ten kapitał, ten kapitał e, instytucjonalny, kulturowy, jaki rośnie wokół twórców, twórczyń i, i w ogóle z wszystkich tych grup, które gdzieś konsolidują te, tego rodzaju atencje, e, ich jakby... Ich obowiązkiem jest trochę też tworzenie pewnego pewnej płaszczyzny krytyki. Znaczy, to, że krytyki, której, której my ostatecznie chcemy e, mie mieć w swoim jakby zestawie narzędzi na co dzień. Bo to jest ta krytyka, to podważanie, to pytanie o, o, o tą zasadność tego wyboru, tej narracji, tej opowieści, to jest pytanie, które potem przenosisz w ogóle na życie, na relacje z ludźmi, na swoje odczucia, na myśli. Znaczy. E, Zaakceptowanie, że coś nam się podoba, jest yy, niczym innym jak tylko zgodzeniem się ze sobą. Mm -hmm, mm -hmm. I jest tak samo natychmiastowe jak, jak odczucie, że jest nam przyjemnie, albo jesteśmy zakochani, albo coś. To też jest jakby tylko nasza prawda o świecie. I fundamentalnie, wiesz, każda myśl, która jest w człowieku, jest zawsze natychmiastowo dla nas jest zawsze naszą prawdą o rzeczywistości. Mm -hmm. Zawsze mówimy, że to świat jest przede mną, przed moimi oczami, jest mi dostarczany. Wszystko inne musi i odczucia innych ludzi muszą być zakomunikowane. Mhm. I sztuka też jest w jakiś sposób od razu przed odbiorcą, ale nie jest jeszcze zakomunikowana, bo zakomunikowana jest często narracja, która jest w tle i bardzo często dużo osób się potyka po, te, o, po drodze. Mhm. Bo tak, patrzę, podoba mi się, to jest wystarczająco częste, a nie, nie wchodzimy, nie zapadamy się w tą czasem obłędną, czasem schizową, czasem narkotyczną rzeczywistość tego podmiotu, który to tworzy, która często jest olbrzymim kapitałem. I zresztą dekonstruuje nam od razu nasze podoba się. Często rozmawiając z twórcami, którzy mają to szczęście i tą możliwość i tą chęć, że potrafią też mówić o swoich pracach, ale też o powodach i o rzeczywistości, która ich otacza. Na końcu lądujesz z dziełem i z opowieścią, i te rzeczy są tak gryzą, że powstaje zupełnie trzecia ścieżka, która jest najciekawsza często. Co nie znaczy, że każda interpretacja działań jest nieprawdą, bo jest prawdą w tej rzeczywistości u tego człowieka, który akurat poznaje. Tak, ale to jednostą tą myślą, to każdy ma swoją rzeczywistość. Każdy ma swoją generalnie. rzeczywistość, bez wątpienia. I to już w ogóle wchodzimy w totalny no, to, to wymaga pewnego rodzaju takiej empatii na co dzień, w którym po prostu akceptujesz to, że nie ma prawdy o świecie. Są jakieś fakty, które są, powiedzmy, mogą być, bo są też takie, które są dyskutowalne, ale są też takie, które są niedyskutowalne. Natomiast y, każda inna rzecz y, powinna mieć w sobie kapitał krytyki. Mhm. Własne uczucia powinny mieć kapitał krytyki. Nie mówię o krytykaństwie, ja ja, tylko ja, 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 o takim, ja takim, takim podejściu, że troszeczkę czy Czy na pewno? Y, y, tak, skąd to się bierze? Czasami, tak? Czy tak, no. nie powinienem tego rozebrać, tej myśli, tego stanu? Ja miałem tysiąc takich, y, takich doświadczeń, w których po prostu a priori, z jakiegoś powodu, z jakiegoś domu, z jakiejś religii, z jakiejś szkoły, już miałem myśl przed faktem. I, uh -huh. I miałem to olbrzymie szczęście, że w jakiś sposób sam się kopnąłem w kostkę i powiedziałem, czy to jest na pewno poznanie? Czy ja przypadkiem nie wyprzedzam faktu i nie... Po... Wiesz, zanim inny się pojawił, to ja już miałem zdanie. Wiesz, jakby bardzo, bardzo byłem zły na siebie za to, że takie się pojawiały, więc potem włożyłem dużo pracy, ale to jest ta sama praca, którą z kolei... Ale to nie jest tak, że to jest niekończąca się praca ze sobą. To jest niekończąca no, się dyskusja, oczywiście, no. absolutnie. Ja uważam, że ona jest na całe życie i czasem potem udaje ci się stworzyć też praktykę życia ze sobą, w której pozwalasz sobie właśnie na wiesz, podważanie różnych rzeczy, na zostawienie jakiejś empatii, na zostawienie miejsca na to, jaki jest inny, czy ta inna praca, czy ta inna rzeczywistość. I ona może być doskonała i może być... Zresztą ona jest doskonała, tak jak twoja jest doskonała. One doskonale mogą żyć obok siebie. Tak długo jak nie wchodzi na ciebie czyjaś rzeczywistość, nie wchodzi na ciebie czyjaś fantazja, no to jest konflikt. czyjeś prostu. oczekiwanie nie zaczyna cię przygniatać, tak. no to w, w, nie powinno istnieć zgrzytów, tak? Jakby w jakimś tam utopijnym myśleniu. I dla mnie to jest e, tą samą metodykę stosuję, robiąc rzeźbę i rozmawiając z człowiekiem. Mm -hmm. e, to samo wątpienie zostawiam, to samo miejsce na niemówienie prawdy, tylko na pytanie, czy, czy to ma sens, czy to jest zrozumiałe, czy, ty, czy się słyszymy w ogóle. Mm -hmm. Ja też pytam, czy moja praca jest usłyszana, czy ona, czy ona ma miejsce, wiesz, u kogoś w sercu, u kogoś w głowie, czy ona zostaje z nim. Oczywiście to nie Atrytujesz zna... A to personalnie? Nie, absolutnie nie. Ja ze swoją praktyką jesteśmy, wiesz, w bardzo takim, takiej bliskiej relacji. Dobrze się znamy od lat z tą no praktyką. Tak, no I tak. mieliśmy swoje wzloty i upadki i dużo się kłócimy ze sobą. Ale, ale jakby dobrze się znamy i się szanujemy też w tym miejscu. Ale to, że to ona komuś nie robi roboty, to nie zmienia jakby... Mojego poczucia wobec tego, że każdemu ma prawo się to nie podobać. No tak. Ale tak. to nie jest trochę tak, że mm, trudno jest być, y, nie brać tego personalnie? Jakby przez zaangażowanie jakby i właśnie ilość. Y, wiesz, to nie jest praca przy biurku, którą kończysz o, o 18 i wychodzisz. Tak, to jest y, praca o, to, o tobie. Tylko, że to jest cały czas, nie? to jest jakby non-stop. Ale wiesz, co? Po, zatrzymaj no. tą myśl, bo po, po, muszę ci przyznać, że tak wciągnęła mnie rozmowa. <laughs> Że, że nie włączyliśmy nagrywania. Że nie włączyliśmy nagrywania, nie. No, najczęściej nagrywanie jest włączone. Natomiast e, tak ociągnęła mnie rozmowa, że kompletnie e, zapomniałem o takim wstępniaku, który zawsze robił. A dobrze, czyli teraz zaczynamy dopiero. Teraz dopiero zaczynamy. Nie, nie, ale to nie będziemy cieli. Tak, nie, nie tak zostanie. Ja chciałem tylko e, przedstawić ciebie, mianowicie Norberta Delmana, który jest moim szanownym gościem. Dobrze. E, I jest on rzeźbiarzem. Tak się nazywasz? Tak, można powiedzieć. Chciałem zaznaczyć, że ten podcast um, je, nie jest finansowany przez nikogo. Ja to wszystko robię ze swoich środków. E, natomiast mam wsparcie zarobiste e, cyfrowych, które mi cały ten sprzęt pożyczają e, tutaj i to wygląda tak, jak wygląda. I jeżeli ktoś by chciał wesprzeć mnie, to najlepszym sposobem tego na to jest po prostu subskrybowanie e, lub lajkowanie i tego typu inne rzeczy, żeby to było usłyszane jak najbardziej. Też można postawić mi kawę. A link znajdzie się w opisie. Tak więc, tak. Norbert, przepraszam, że musiałem przerwać tą myśl. To jest ważne. Do, tej do, tej, do tego personalnego przeżywania albo brania sztuki. Wiesz, to, to, jest, to jest bardzo dobre pytanie, które jest pytaniem uniwersalnym w ogóle człowieka i o bycie obrażonym. Bo, o bycie obrażonym. Tak, tak. O bycie urażonym. Można być urażonym czyimś gestem, bo my mówimy oczywiście o skrajnej sytuacji, w której się ewidentnie chce, wiesz, jakby. Wejść na ciebie, tak, jakby ma intencję w tym, żeby cię obrazić, albo mhm. żeby zadać ci jakiś cios, bo coś sobie rekompensuje, bo ma jakiś powód ku temu. To są oczywiście dla mnie abstrakcyjne sytuacje. Natomiast y, jesteśmy trochę nauczeni do tego, żeby y, gdzieś tam siłą rzeczy, ale też trochę poprzez media społecznościowe i tak dalej, żeby bardzo y, realnie traktować własne uczucia jako, mhm. jako fakty. I e, ja na przykład nauczyłem się w jakimś momencie, że nikt nie jest w stanie mnie obrazić, no bo, bo tylko ja mogę być obrażony. Znaczy, obrażenie jest w tobie, nie jest, nikt ci nie dostarcza obrażenia. On ci daje tylko powód, który triggeruje jakieś bodźce, jakieś braki, jakieś rekompensaty, i zaczynasz zapadać w tym we własnych myślach, więc się czujesz urażony, obrażony i Ja uważam, że nie można obrazić religii. Dlaczego? No, bo religia jest w tobie. To twoja wiara. Ona ma swoją strukturę, ale to, że ktoś, wiesz, jakby prowokuje ciebie do tego, żebyś ty był teraz obrażony na, na tle religijnym, to w ogóle nie jest, to jest tylko ten człowiek i jego fantazja. To w ogóle po prostu zostawiasz i on tam jest i już. To nie powinno zmieniać, zmieniać jakby twojego fundamentu. Ja akurat jestem osobą nieuduchowioną w ogóle, ale, więc może, gdybym był uduchowiony, to moja narracja byłaby inna. I nigdy nie mam na celu, i nigdy nie szukam takiej narracji ani takiego miejsca, żeby intencjonalnie kogoś urazić. Co oczywiście wypadkowo zdarza się częściej niż byśmy chcieli w życiu zawsze. Ale też, kiedy zostawiamy sobie miejsce na to, żeby usłyszeć, że ktoś ma dyskomfort i wycofać się z jakiejś sytuacji, bo nie o to chodzi, żeby ktoś miał dyskomfort, to jest, to jest w człowieku. Natomiast jeśli ktoś nie ma tego miejsca w sercu i nie ma tego, nie ma tej wrażliwości, nie ma, te, nie ma takiej struktury siebie i przekracza te granice, to dalej jest w nas, czy my sobie pozwolimy na to obrażenie, czy nie. Ja na przykład mam ten komfort, że nie można mnie obrazić za bardzo. To jest, to jest, bardzo, to jest bardzo mądre, co powiedziałaś, szczególnie a propos tej religii, aby. Um... Tylko właśnie chyba ta struktura i sposób przekazania tego jest jakiś troszeczkę spaczony, chyba, bo te najważniejsze, jakby to, to, ta struktura właśnie się robi bardziej ważna chyba niż istota takiej potrzeby gdzieś tam, która powinna być. I od razu mi na myśl przychodzą właśnie prace, które są bardzo. Zobacz, najlepszy przykład. Kontrowersyjny. Fenomenalny. Ja w ogóle uważam, że to jest najlepsza praca, jaka powstała w Polsce od ostatnich Chciałem 50 od tej lat. Chciałem o pracy powiedzieć. Zapokładam. Mówisz o tęczy może? Nie, nie, to ja Słuchajcie, ja spalona tęcza Julity Wójcik jest obłędną pracą. Po pierwsze... Opowiedz, opowiedz w ogóle, bo zakładamy, że nie każdy wie o Okej, okay, no to w, władze temu, <laughs> kiedy zgrzyty społeczne wyglądały podobnie, ale odwrócony był biegun, powstała taka praca, była... Tencza zrobiona z kwiatów i ona stała na Placu Zbawiciela. E, I były wtedy ruchy e, związane z prawą stroną, którym bardzo się nie podobał ten gest. Uważało, mhm. Uważali, że jest to gest promujący jakąś formę tożsamości seksualnej, z którą się nie zgadzali, więc palili tą pracę. Mhm. Regularnie opalili. E, jak się rozmawiało z, z Julitą, jak się słuchało jej opowieści, to ona nieraz podkreślała, że tęcza jest opisana jako most między człowiekiem i Bogiem i że jest to jedyna wizualna komunikacja między niebem i ziemią i że jest to praca, która ma kapitał taki kulturowy związany ze bardziej z religią. Hmm. Dlatego też stała na placu zbawiciela. Hmm. No więc te grupy, które jakby tworzyły narrację tożsamościową związaną z religią, paliły tą pracę. To był doskonały gest, jakby prawda no, to, się stało, to się stało performanceem. Znaczy, mówiliśmy, wiesz, to, prawda o tej pracy była taka, że my jako społeczeństwo paliliśmy most z Bogiem. W i, imię Boga. W imię Boga i to była <grym> prawda o polsce tego czasu i ona była fenomenalna i nie było tam, nie było tam w samej pracy w samej w samym powodzie niszczenia tej pracy nie było prawdy o pracy, była tylko fantazja o niej. Pokaz jakby moim zdaniem jest to praca, na, tylko na podstawie tej pracy można napisać pracę doktorską. Od, nic innego nie trzeba dokładać. Jest na tyle poziomów fenomenalnej interpretacji, już nie, nie wspomnę o tym, jak moim zdaniem ostatecznie ważną historycznie dla tego czasu była, to, była ta praca, jak, jak powinna tam stanąć. I tu, oczywiście, to jest moje osobiste zdanie, pewnie Julita miałaby inne, może nie. Ja uważam, że ona powinna stanąć spalona. Znaczy na pewno być w połowie spalona, bo, bo to był ten czas. <grym> to był <grym> czas, w którym nie mogliśmy mieć tęczy. Tylko to by się stało pomnikiem bardziej to, dla tamtego. Bo to byłby pomnik tego to, czasu. To, to ale dokładnie. wiesz, pomnik, który pomnik, który nie, nie kultywuje tego doświadczenia, tylko je dokumentuje. Pomniki zazwyczaj mają strukturę gloryfikacji czegoś, tak, tak. a więc to mogłaby być bardziej rzeźba. rzeźba. Rzeźba jest bardziej archiwum, często, niż nie ma tego kapitału gloryfikacji. Znaczy pomnik jest rzeźbą, ale rzeźba nie jest pomnikiem. Tak, tak, rozumiem. I wydaje mi się, że ta rzeźba w przestrzeni publicznej byłaby fenomenalna, bo, bo tak jest to społeczeństwo. I ona też jest tak spalona w połowie, wiesz, tam jest tyle doskonałej takiej. Przypadkowej opowieści o tym mhm. czasie, i o tej złości, i o tym niezrozumieniu, i o tej nieumiejętności jednej strony do, wiesz, do rozmowy z drugą, do tym, o tym braku, ale też o tej przemocy, która się dzieje, która wymusza, że przestrzeń publiczna była taka, jak sobie wiesz, wyobraża jedna grupa. Fenomenalna jest to. Ta praca pozostawia mnóstwo miejsca, i ja wielce ją uwielbiałem. Uwielbiam ją spaloną. I oczywiście to był czas, w którym ona nie miałaby prawa zostać i nie wiem, czy dalej miałaby prawo zostać, ale... Jak teraz o tym mówisz, to rzeczywiście to, to, jest, to jest super przykład właśnie kontrowersyjności, która w ogóle była niezamierzona, bo, bo są prace, które... Wyraźnie one mają być kontrowersyjne. Tak, czasem, czasem um, są takie pytania też. I, i tak. też częścią jest to tego, nie wiem czy kojarzysz, też nie pamiętam artysty, ale on zrobił, to było zdjęcie, które, praca się nazywała Piss Christ, I, i to był krzyż zatopiony w moczu. Tak, tak, tak. Stara, legendarna praca, tak, dużo dokładnie. się o niej mówiło. Dokładnie tak. I, i tylko, że to miało być kontrowersyjne, to było, to było też częścią tej pracy, chociaż w ogóle nie o to chodziło w, w tym. Jakby tam chodziło bardziej o cielesność i body fluids i takie Oczywiście, rzeczy. że tak. Um, natomiast albo, albo weźmy um, Praca, która uważam jest świetna, też nie pamiętam, jestem straszny, jak chodzi o nazwiska. Um, dobrze, twoje pamiętanie. <laughs> <laughs> um, um, to jest akurat polska rzeźba. Um, papież przygnieciony kamieniem. Tak, tak, tak. Yy. To nie tak, to jest. No, taka. To nie jest polska zzyba. To um, katelan zrobił i on pokazywał ją w zachęcie. A, okay. I ona Tym została zostaną. zniszczona wtedy przez. Chyba jakiś posła? Nie pamiętam. Proszę. Było coś takiego, no ale to zostało i tak e, odtworzone. To tam no zostało otworzone, bo by było solidnie ubezpieczone to, e, co płaciliśmy, e, o czym czasem warto jest przypomnieć, że ten, no tak, ten to jest... gest posła kosztował Polskę kilka złotych. Tak. I e, nie było to 800 plus. Nie. E, ale e, to, wiesz, to są takie prace, które one mają być kontrowersyjne. Wiesz co? I, I zastanawiam się teraz. Hop, jakby już pomijając oczywiście ten, ten krucyfiks, bo ja tej pracy tak dobrze nie znam. Znaczy, ja znam z opowieści, znam ją z legendy bardziej. Nie, nie mm -hmm, widziałem jej mm -hmm. nigdy. Nie czytałem też o niej, bo jakoś nigdy mi się nie, nie byliśmy po drodze. Ale tą pracę katelana, wiesz, no, papież przygnieciony meteorytem, yy, czyli niesion, no, noszący ciężar. Ziemi, na barkach, bo to można na tyle sposobów zinterpretować. Wiesz, poezja, jaka jest zawarta w wizualności, jest, jest wszelka. W geście, jest wszelka. W, w, w efemeryczności. W... Możesz opowiadać o bardzo głębokich rzeczach na podstawie kwadratów i prostokątów. Mm -hmm. jak, mm -hmm. jak się opierają o siebie. Możesz tak mówić o człowieku. Jeśli chcesz wybrać ścieżkę, która cię oburza, krzywdzi, to zawsze znajdziesz powód. Ja na przykład znając pracę Catelana, jakakolwiek by nie była narracja katelana, e, nigdy nie, nigdy nie przyszło mi do głowy, że to jest praca kontrowersyjna. Wręcz jest dosłownie odwrotna. Tak, ja, ja wiem, co masz na myśli, tylko e, wydaje mi się, że to jest niesamowitym przywilejem, żeby sobie móc pozwolić. Na takie myślenie. A, pff, ciekawe zdanie. E, może to jest przywilej, może jestem uprzywilejowany pod tym kątem. Ale, Wydaje znaczy, mi się, mam... że to nie jest naturalne, że tak myślisz. Ale wiesz w jakim kontekście? Ja mówię o tym, że po prostu y, społeczeństwo, znowu bardzo szeroko mówiąc, y, są jakieś. Schematy w mózgu ludziom się zawsze żeby było łatwiej po prostu żyć, jakby żeby, żeby się dało żyć, tak? Jakby to, to... I teraz wiele ludzi się na tym nie skupia zwyczajnie. Jakby Ty masz ten przywilej, że masz ten czas, jakby wybrać tą ścieżkę życia, że, że, że to jest, jakby w ogóle masz taką ciągotę w tą stronę, żeby sobie pozwolić na to zaraz. Okej, okay, patrzę, ktoś jest pod kamieniem, czy no to właśnie, co to znaczy? znaczy? Że, no właśnie, to to znaczy. I tak. koniec. A nie na zasadzie, okej, okay, to ktoś nie żyje. Nikt nie lubi papieża, tak? Rozumiesz, Robimy tak, burdę. Dokładnie. Ale wiesz co, to mi się wydaje, że nie wiem, czy to jest przywilej, bo to, to nie wynika tylko i wyłącznie z tego, to wynika z pragnienia. Znaczy, ja właśnie mówiłem w tym początku, że ja nie urodziłem się z tym. Znaczy, ja doświadczyłem ileś razy tej mechaniki, w której. Myśl do mnie przyszła i ona była prawdą, mhm. a później zacząłem się zastanawiać, czy aby na pewno, i, i może to jest jakaś taka naturalna rzecz, natomiast wydaje mi się, że to jest w dużym stopniu też kwestia edukacji, w dużym stopniu też no, kwestia rozmowy, umiejętności rozmowy, chęci rozmowy, chęci przekonania ludzi do zostawienia miejsca, że, nie mówienia prawdy, nie mówienia o prawdzie. O. Prawdę to trzeba mówić, ale nie mówić o prawdzie jako ostatecznej wariacji, mhm. tylko zostawiać, wiesz, gestom miejsce na to, żeby były różne, żeby znaczyły różne rzeczy, bo mogą. I to, wiesz, to, to dekonstruowanie tej rzeczywistości jest oczywiście w jednym, w jednym sensie gdzieś tam zakorzeniony w jakiejś psychoanalizie, czy, czy w innych lakanach, ale... Chciałem powiedzieć w ogóle, że, że, że twoje Podejście wydaje się być bardzo takie psychoanalityczne, że gdzieś. Myślę, że analityczne jest nawet lepsze, dlatego że, zobacz, ja zawsze mówię, uwielbiam to, to o tym opowiadać. Jeżeli się budzisz rano i masz 10 żetonów energetycznych, mhm. masz jakieś ciężary na głowie, na sercu, więc trzy wydajesz na jakąś nostalgię, ktoś odszedł w ten czy w inny sposób, czegoś ci brakuje. Trzy wydajesz na fantazję, albo cztery. Kim będę, gdzie chcę dojść. Oczywiście tydzień jest bardzo krótki, bardzo szybko płynie życie. Musisz to do czwartku, to do piątku, mm -hmm. w przyszłym miesiącu, a może urlop, a już to trzeba zaplanować, coś. Jest tysiąc rzeczy przed tobą, cały czas jesteś głową gdzieś dalej. I potem ludzie mówią, nie wiem nawet, gdzie ostatnia dekada się podziała. No oczywiście, że nie, ponieważ z dziesięciu rzetelników energetycznych, siedem wydałeś na przeszłość i przyszłość. I może zjadłeś jedno uczciwe, jeden uczciwy lunch i zamieniłeś jedną sensowną rozmowę w ciągu dnia. Zamiast dziewięć czy tam osiem z tych żetonów energetycznych wydać na miejsce, w którym jesteśmy. Innymi słowy, jeśli z jakiegoś powodu, z jakiegoś trudnego doświadczenia w życiu y, mielibyśmy zjeść ostatnie śniadanie i to byłyby jajka na maśle, to to byłyby naj, były najlepsze jajka na maśle, jakie jesz. Bo jesteś w pełni w tym miejscu. Mhm. Po prostu je jesz, smakujesz je. Nie myślisz... Muszę szybko zapchać kichę, żeby biec gdzieś tam, co i tak się dzieje, bo życie takie jest. Tylko wycofywać tą energię wydaną w fantazji w nostalgii, żeby być w punkcie. A jak jesteś w punkcie, to się nad nim zastanawiasz, to go doświadczasz. Po prostu jesteś obecny. Jak jesteś obecny, możesz go analizować. Może nie musisz być obrażony, bo obrażenie to jest znowu fantazja. Może możesz po prostu doświadczyć jajek. Zjeście, wiesz, jakby to jest fenomenalna myśl, no. Moi drodzy, doświadczajcie jajek. Lenober <grym> <grym> Delman. <grym> to jest ja taka, taka mantra. I wiesz, ja oczywiście sam jestem ofiarą tego i nauczyłem się tego w jakimś późnym momencie, ale, ale cały czas nad tym pracuję. To jest praca na całe życie. Zawsze jak jedziesz samochodem i ktoś ci zajedzie drogę, to natychmiast jesteś zły. Że on nie umie jeździć, że to, że wymusza, wiesz, że nie puścił kierunku. A potem ile razy sami to robimy, bo my się śpieszymy, bo mamy powód, żeby być w tym miejscu. Zobacz, jak się teraz zmienia horyzont tego samego wydarzenia. Mm -hmm. My już jesteśmy uwarunkowani, już wiemy, że. Stało się, no trudno, dobra, sorry, wiesz tego, ale on, jak tam idzie, to już chuj jest po prostu, od razu, Instant chuj. No tak. I, <grym> I to <grym> i jest chuj. To są takie złote cytaty. I to jest, to... <grym> I to jest, i to jest yy, ten problem z tym doświadczeniem, bo czasem to my jesteśmy na czyjejś drodze. To, 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 na co pozwolimy sobie wydać energię, to na, co, na jaką myśl pozwolimy, żeby ona się rozwinęła w nas, mhm. to jest decyzja. To nie musi być automat. Z automatu jest właśnie złość, obrażenie, wykluczenie. Wszystkie rzeczy, które się dzieją, które nas dotykają, one są zawsze przeciwko nam. Ale jeżeli uda nam się zatrzymać i zrobić tak, dobra, hola, hola, a może, może nic się nie stało, może w ogóle nie ma co o tym myśleć, może dalej mogę śpiewać piosenkę w o którą jeszcze 20 sekund to miałem super radocha, teraz już jestem wkurwiony, tak? Mhm. Po prostu wycofać się z tego i. To nie znaczy, że ten stan minie, po prostu odbierać mu tą siłę. Jakby... Tą, tą energię, ta, 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 ta. którą nas ta, ta. Wiesz, wysysa, tak? Oczywiście też są, jest doświadczenie zła i smutku i tak dalej, którym trzeba dać miejsce. Mhm. Trzeba po prostu czasem być złym i czasem trzeba być smutnym. I to jest też prawda od tej chwili. I powiedzieć sobie, tak, jestem teraz bardzo zdenerwowany od tego człowieka z przodu i koniec. Okej, okay. ale wiesz, ja, ja byłem w takim miejscu, że ja po takie pozyskawe... medytacyjne mocno. To jest w ogóle medytacja. Tak, to jest w ogóle forma, wiesz, zamiast, zamiast praktykować taką czy inną medytację, ja po prostu praktykuję um, priorytet myśli. Czyli, czyli zastanawiam się, czy na pewno tej myśli chce zostawić energię. Chciałam świadomy wybór, po prostu po w wybór? którym kierunku tak. chcesz, żeby twój umysł szedł. Tak. No, to, to jest takie popularne teraz, wydaje mi się, że to jest bardzo popularne. Mindfulness. mindfulness, dokładnie. No, no. dokładnie tak. tak. tak, no, tak. E ale staram się nie kultywować, oh. wiesz, trenerów personalnych, <laughs> ani takiego, też nie mam w ogóle takiej ambicji. No dobra, ale sztuka może być tym? Sztuka, wszystko może tym być. Mm -hmm. Każda forma, wiesz, sztuka jest jeszcze dodatkowo formą ekspresji. Jest problemem, Językowym, jak widzisz, ja mam, mam akurat komfort mówienia. No yy, da się usłyszeć. Akurat mam i lubię do tego jeszcze gadać. Więc to już jest w ogóle koszmarna, koszmarny kombos, ale yy, nie każdy ma ten komfort, i nie każdy też czuje, że potrzebę takiej ekspresji. Aha. Dużo osób od, odnajduje, szczególnie twórców i twórczyń, w, w dziele, które jest jakąś, jakimś pytaniem, jakąś odpowiedzią, jakąś zagadką, jakimś doświadczeniem, jakąś nostalgią. Jest jakimś pomnikiem czegoś. Jest jakimś totemem jakiegoś wrażenia A, albo miejsca. Ale wiesz co jest ciekawe w tym wszystkim? Jak, jak na przykład się masz, bo w świecie artystycznym jest takie coś, że yy, w tym jak to wszystko jest ustrukturyzowane, żeby w ogóle robić karierę yy, w tym, trzeba, yy, trzeba mieć umiejętność pisania czy komunikowania jakby o swojej pracy jeszcze poza tym, że tworzenia znaczy, jej. Dobrze jest mieć... No tak. To jest ceniona znaczy, umiejętność. Ja mam, ja mam znajomego, który e, płaci komuś za to. Mhm. Po prostu. E, są też ludzie, którzy, którzy się szczycą kompetencjami właśnie w tym, żeby odkrywać wiesz, e, ale, Te progi różne, które tam są nie, no, bo, czasem nieczytelne dla twórcy, bo on jest, wiesz, bardzo płynie z rzeczami. Ale nawet nie mówię o tym, bo, 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 bo y, na swoim przykładzie mo, mogę powiedzieć, że ja o swoich zdjęciach. Jestem w stanie Ci bardzo dużo powiedzieć i dać kontekstu i rzeczy, jakby mm, zrobić ten artist statement. Mhm. Ale jak mam usiąść i to kurwa napisać, to po prostu y, wtedy wiesz, prokastynacja jest y, pełną parą, jakby nie. Wtedy ważniejsze jest y, pozmywanie, które naczyń, którego nienawidzę, y, niż, y, niż pisanie y, statementu. I może dlatego nie jestem artystą, bo kurwa. W sensie, przepraszam, jestem artystą. Nie jestem y, takim w tym świecie galeryjnym, nazwijmy to, artystą. Wiesz co, ten, ten napisany statement, ja zawsze mówię takie zdanie, które też powtarzam bardzo, bardzo cyklicznie, jak mantra w swoim życiu, że wypowiedziane słowo jest faktem. nie Przestaje być fantazją, jest już rzeczywistością, z którą można się jakoś skonfrontować. Jeśli komuś coś powiemy, no to możemy zobaczyć, jakie są jego uczucia wobec tego, jego reakcje, jego jej oczywiście. Tak i i w związku z tym dążymy raczej do tego, żeby wycofywać nasze wyobrażenie o świecie z tego świata fantazji i bardziej je dostarczać. Żeby było bardziej rzeczywiste, bardziej bardziej obecne wiesz, na tej płaszczyźnie. W związku z tym, jeśli zaczynasz mówić o swoich rzeczach, to zaczynasz wybierać w twoim odczuciu najważniejsze słowa, najważniejsze myśli. Nie o każdej praktyce da się powiedzieć krótko. Ja w ogóle uważam, że o dobrej praktyce nie da się powiedzieć krótko. Na pewno nie da się być w kilku zdaniach o praktyce i zawsze unikam sytuacji, w których ktoś mówi a ty jesteś, proszę a co robisz, a z czego? A co to jest? Nie no ja mówię, słuchaj, to jest wykład. No masz teraz półtorej godziny, bo ja tego nie zrobię w trzech zdaniach. Okej. Okay. Natomiast jak zaczynasz też o tym pisać, to, to jest jeszcze kolejny próg uproszczenia i, i skonsolidowania tych myśli. Bo jeszcze jak mówimy, no to jest ten obszar, wiesz, gestu, zająknięcia się i tak, tak dalej. To jest inny ciężar. Na wypisane słowo jest, jest chłodniejsze. Tak. I bardzo trudno mówić o tym, co jest dla nas emocjonalne, kolorowe, takim doświadczeniem wręcz, wiesz, aż Kurczącym mięśnie, w sposób chłodny. Można by nawet powiedzieć, aczkolwiek to jest bardzo kontrowersyjne zdanie, i nie trzymam się go mocno. Można by nawet powiedzieć, że język pisany jest trochę wyrachowany, jest trochę wyliczony, no bo, bo jest, już tak, jest tak przemyślaną. No właśnie. Wiesz, a, a ja, ja na przykład uwielbiam gadać, nie cierpię pisać. Nie, nie umiem też pisać o sobie. Zawsze, jak muszę o sobie pisać, to, nie, to wiesz, zaczynam tak selekcjonować te słowa, że żadno nie oddaje, jakby tej płęty, a w języku umówionym jest trzy zdania powiedzieć o tym samym w dość krótkim czasie, i gdzieś tam średnia tych zdań to jest to wrażenie, które próbujesz osiągnąć. Ale, ale, ale wiesz, właśnie tak jak powiedziałeś, w języku mówionym jest dookoła cała ta otoczka jeszcze niewerbalnej mowy, takiej tak. emocjonalności. Jest też takiego feedbacku, szczególnie dlatego, na przykład, podcasty zacząłem nagrywać przez kamerkę, ale szybko wyrzuciłem bo że to jest sport nieludzkie dla mnie. To, to, to nie da się. Trochę inaczej, tak. Um. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, dokończyć to zdanie, że dla mnie ten język pisany jest wyrachowany, ale tylko dla mnie. W sensie znam ludzi, którzy piszą błędnie i czytam, wiesz, na no tyle fantastycznej literatury, że, że no ona jest jakby poza moim kapitałem. Znaczy nie umiem tak, nie umiem tej wrażliwości osadzić w tak wyselekcjonowanym języku. Ale to jest bardzo dojrzałe stwierdzenie w ogóle. Wiesz, jakby ta świadomość, że po prostu to jest poza moim kapitałem, to jest poza, poza czymś, co jakby jest moim narzędziem, bo mam wrażenie, że coraz częściej zresztą spotykam ludzi, którzy w ogóle się na tym nie zastanawiają często, wiesz, i, i to tak naprawdę umieją i, i wkładają te jajka do tego koszyka, a nie, aha, aha. a nie próbują gdzieś tam pod prąd jeszcze się cisnąć. A y, wspomniałeś o czymś takim, że musisz powiedzieć cały wykład opowiedzieć. Nie mamy już półtorej godziny, bo już już, już <śmiech> <gadamy>. <śmiech> Może nie zaczynajmy w tej <laughs> Już gadamy z godzinę, ale, <laughs> ale chciałem jeszcze zapytać o twoje pracę, y, albo porozmawiać o twoich pracach bardziej. Y, dlatego, że jak pierwsza twoja praca, którą zobaczyłem, to jest oczywiście tutaj w tym hotelu. Y, Dwa krzesła i różowa ściana. Tak, tak. tak to jest prawda. zabrzmiało to jak słowo pisane. Nasimno. Pewnie taki był statement kuratorski, mógł być. Zresztą Jacek Sosnowski był kuratorem tego. Um, ale, um, no i gdzieś tam od tamtego czasu też śledzę, um, co robisz, aby Twoje prace. I, I szczerze mówiąc, tak jak ta praca mnie przyciągnęła swoim kolorem, bo lubię różowy, mm -hmm. Ale też e, bardzo lubię, różowy, świetny kolor. To e, twoje inne prace bardziej mi się podobają. E, e. E, I chciałem zapytać w ogóle właśnie o tą formę, bo też e, m, polecam oczywiście, żeby sprawdzić twojego Instagrama, chociażby który się nazywa jak? Norbert Delman. Norbert Delman. Bardzo Delman. prosty Instagram. E, no wiesz, tam te handle są różne, <laughs> ludzie mają. E, żeby zobaczyć Norberta pracę. Myślę, że jak się zgoogluje, to też y, można poczytać sobie o, o jego pracy. Natomiast bardziej interesuje mnie w ogóle, żebyś opowiedział troszeczkę ym, nawet na zimno może być, y, wiesz, czym są te twoje prace, jakby z czego one są, bo one są rzeczywiście dziwne, to jest w ogóle fajne określenie. To tak. jest, ja uważam, to jest bardzo komplementujące określenie tak. dla, mnie dla w, sztuki. Tak. Tak. Y, I tak, twoje rzeźby są bardzo dziwne. Wiesz, co? No dobrze, spróbuję spróbuję to zamknąć w kilku zdaniach. To jest oczywiście zawsze dużo szersza opowieść i nie ja bez mała o każdej wystawie, którą robię, a zrobiłem ich już parę naście w swoim życiu, w takich wiesz, solowych realizacjach, no to one zawsze są opowieścią w pełni w środku. Mhm. Jest bardzo dużo tam małych rzeczy, które mają bardzo duże znaczenie w kontekście jakby tego jednego wydarzenia. No ale od dłuższego czasu pracuję nad cyklem, który w ogóle zapoczątkował paradoksalnie ta realizacja w hotelu. I to jest taki najśmieszniejszy twist. Ona dlatego, wiesz, to jest jednak trudne miejsce. Wiesz, bo to tak, jest ogromna to, realizacja tak naprawdę, To jest ogromna. ze swoimi innymi pracami, tak. nie? no to też była realizacja taka, która była zamówiona pod miejsce, wiesz, jest zastawiona kanapami, nie jest oświetlona. Mhm. Te krzesła, no to tak trochę zostały, wiesz, wytargowane, bo wcale nie chciałem ich robić. No ale takie było życzenie hotelu, no i gdzieś tam, wiesz, poszliśmy ten kompromis wtedy. To był też taki czas, w którym, wiesz, mogłem troszeczkę mniej... Z mniej rzeczy rezygnować w swoim życiu. Mm -hmm. Natomiast skończyłem ten, ten projekt i zostało mi, bo są prace wycinane z płytem DF I została mi bardzo duża ilość odpadów po, po tej realizacji prawie masowo pewnie z dwie takie prace, jak tu wiszą. Mm -hmm. I pamiętam, że siedziałem i miałem je wyrzucić wiem to wszystko, wie, zutylizować i pomyślałem sobie wtedy, że. Że, że ja jestem resztką w życiu. Że jakby... Ale czego? No resztką właśnie, tak jak te resztki przede mną są resztką tej realizacji, tak my w życiu jesteśmy resztką jakichś wydarzeń. Są jakieś wydarzenia, które mają... Pozostałością. Taką, tak, znaczy dla mnie resztka mm -hmm. niespojeratywna. Jest, jest mm -hmm, taką mm. konsekwencją, tak? Mm -hmm. e, I jest taki czas, w którym jesteśmy domniemani. Jesteś, będziemy jacyś. Jesteśmy jeszcze określeni może już mamy jakieś zarysy, może ten nasz charakter gdzieś tam się konstruuje, nasze lęki, nasze wątpliwości, nasze marzenia, ale jeszcze, jeszcze dużo rzeczy nas spotka, jeszcze dużo nas wypierdoli, wiesz o co mm -hmm. chodzi? Jeszcze, mm -hmm. jeszcze się rozsypiemy tysiąc razy. I, e, I w konsekwencji kilku takich wydarzeń, kiedy zaczynasz mieć taki kapitał już jakiejś historii siebie, zaczynasz już nie być domniemanym, zaczynasz już być formą, już jesteś trochę mniej elastyczny, już jesteś mm -hmm. trochę wycięty. Ja zawsze mówiłem, że. Kiedy masz płytę, z której wycinasz pracę, to linia narzędzia, które wycina tą pracę, to jest linia szczęścia dla tej materii, która jest taka sama po lewej i po prawej stronie. I szczęście ma ta materia, która stanie się pracą, okay. a, szcz a szczęścia nie ma ta materia, która stanie wyrzucona. I mimo, że ta narzędzie jak przesuniesz w lewo trochę, no to wtedy indziej, gdzie indziej się to szczęście wydarzy. Ja szcz szczęście wydarzenia, tak? Bo to takie, takie wiesz takie, taka szansa na powstanie. Wobec tego ja się czułem w swoim życiu jako taka resztka, konsekwencja już jakichś rzeczy, i już czułem, że nie jestem domniemany, że jestem już jakoś określony i nawet nie na zasadzie, że to źle leczy dobrze, tylko po prostu, że już jestem konsekwencją tych rzeczy, że już moja głowa pracuje tak, bo kilka osób zrobiło mi w życiu kilka rzeczy i już nie umiem. Wiesz, się od tego uwolnić, już zawsze gdzieś przez ten pryzmat patrzę na, na różne doświadczenia. Mm -hmm. Już to ukształtowało po prostu. Tak, i czasem popsuło wiele rzeczy I, wie, mm -hmm. i wiele wiesz fajnych naiwności, które we mnie istniały. W związku z tym zacząłem zbierać te resztki i żeby nie tworzyć fantazji o tej pracy, nie szkicuję, nie szkicuję ich, nie, nie, nie myślę o nich a priori, jakie one, jakie one będą, to zbieram te resztki i zaczynam je przykładać i organicznie szukać pretekstu do zrobienia nowej pracy. Ale dobrze, a ten pre pretekst ym, wtedy jest kierowany czym? Estetyką? Wiesz, że ten pretekst jest kierowany zrozumieniem tego momentu. Po prostu czasem wiesz, że coś działa. Tego się nie da i nie potrzeba w ogóle tego tłumaczyć bardziej. Czasem wiesz, że między dwiema osobami jest chemia. Czasem wiesz, że spotykasz gościa z między słowa i że będziecie kumplami, i że będziecie. albo że chciałbyś być kumplami, że jest jakaś taka synergia, która jest po prostu zrozumiała. Bo to mhm. tak naprawdę jest opowieść o relacjach. Więc dla mnie te dwie resztki to jest szukanie powodu, żeby chodzić na piwo. Wiesz co chodzi? Szukanie powodu, żeby obejrzeć z kimś film, szukanie powodu, żeby powstało coś, że powstała nowa relacja, która już nie jest zaplanowana, tylko jest konsekwencją po prostu dwóch resztek, które mają taki nostalgiczny kapitał, że są już wycięte z czegoś, już odrzucone od czegoś, ale jeszcze mają w sobie nadzieję, że jeszcze mogą się czymś stać, że może jeszcze będą rzeźbą. To bardzo romantyczne jest. No, ja mam. Zaby... Ja mam zbyt zbyt duży, duży zbyt dużo energii wydaje na nostalgię, więc tak, to jest dość romantyczne. Ale fajne, W sensie to jest znowu nie perioratywnie o tym. No, tak. Mówię, znaczy, tylko, tylko... Wiesz w romantyzmie można utonąć. Można zromantyzować rzeczy, które są nieromantyczne. To jest też niebezpieczna rzecz, trzeba być tego świadomym. Ja czasem nie jestem. <laughs> Ale. E... I wiesz, później, te prace. E... Wiesz, zaczynają się tworzyć, zaczynają się doklejać kolejne elementy, i one organicznie powstają. Ja, można powiedzieć, tym narzędziem dla nich. Znaczy, ja je słyszę w tym momencie, po prostu patrzę na nie i wiem, widzę w nich ruch, widzę w nich powód. Mhm. I, I zostaje we mnie jakaś taka wiara, że one jeszcze mogą powstać, bo potem powstają prace, które jak powstaną, to nie zaskakują, no bo ich nie zaplanowałem. Mhm. I, wtedy, ja I wtedy jestem, wiesz, jak w taki sposób pobudzony. mówię, kurczę, wiesz, jakby nigdy nie byłem tak dobrym artystą, żebym to narysował wcześniej. Wiesz, wymyślił tą formę, zanim ją doświadczyłem. Ja ją doświadczałem w trakcie, to była zupełnie ale inna relacja. Wiesz co, to jest y, niesamowite, bo nie, że chcę przejąć tutaj opowiadanie o twoich pracach, mm -hmm. ale y, jak robię zdjęcia, jakby, ja mam takie wrażenie, często tak sobie właśnie myślałem o tym, że to jest takie DJ-owanie trochę życiem albo właśnie doświadczeniami, takie miksowanie y, w taki sposób, że na przykład sam mój proces mam taki często, że wchodzę na przykład na Pinteresta albo obojętnie uh -huh. i szukam jakiegoś kierunku, który mnie zainteresuje. Uh -huh. I zaczynam zbierać jakieś takie rzeczy. I do tego dochodzą do właśnie te wszystkie moje doświadczenia wcześniejsze. Uh -huh. Później się bierze y, konkretną stylistkę, załóżmy, czy osobę, makijaż, y, tu to, tam i tak dalej. Wszystko się zbiera, czy scenografa. I kolektywnie ja nie mam zielonego pojęcia, co będzie finalnym efektem jakby kieruje tylko i wyłącznie tym... Intuicja chyba jakaś może, jeżeli... Intuicja tak, może być, tak. I to jest bardzo fajne, bo to brzmi bardzo podobnie w tym procesie, który teraz przechodzisz jakby, bo może, to jest podobna mechanika, może nie znaczy... myślę o, o tym jako o resztkach, tylko jako o po prostu elementach, które ja zbieram, miksuję i wtedy wychodzi to coś, co mogę nazwać swoim. I też takie... Przeszła mi myśl, może taka wizja, wręcz ciebie siedzącego z tymi elementami, które szukasz po prostu jakiejś synergii między nimi. I tak się zastanawiałem, że samo to jest bardzo fajnym takim, taką wrażliwością jakoś. I zastanawiałem się, jak to się ma do faktu, że finalnie to wyląduje jako obiekt, który będzie nietykalny. Wiesz, co mam na myśli? Tak, tak. Bo wiesz, ja ci powiem, jaka, bo to, tu jest coś ciekawego jeszcze. Oczywiście. No wiesz, jakby. To doświadczenie tej materii jest też dokładnie tym elementem bycia obecnym, o którym rozmawialiśmy wcześniej. To znaczy, to jest ta sama praktyka myślowa. Musisz być obecny. Bo co twórcy, i to jest zupełnie w porządku, którzy. Wiesz, osoby twórcze, które mają a priori coś zaplanowane, że chcą tak, tutaj mogą, część mogą na przykład delegować, to im wyspawa mhm. i potem to też, wiesz, gdzieś zarządza jakimś tam na końcu trochę wie, trochę nie wie, mogą się wydać różne rzeczy i to jest jakby w porządku, każda praktyka jest inna. Moja jest akurat taka, ponieważ ja w tym odnajduję pewnego rodzaju e, konsekwencje tego, tej filozofii, którą mam w życiu e, i ale tak naprawdę w tych pracach jest jeszcze coś takiego poetyckiego, ponieważ te resztki, w moim rozumieniu, one nie są obecne tam, tak naprawdę, tylko ja jestem obecny. One są fotografią w ruchu. Znaczy, fotografią, fotografia zawsze z zatrzymanym czasem, tak? Jakimś, jakimś punktem. I to jest trochę tak, jakby to był timeline, w którym te resztki podróżują z jednego miejsca gdzieś, nie wiemy gdzie. I ty po prostu bierzesz w tym czasie, całego życia tych resztek, taki slice, i to jest ta rzeźba. Mhm. Więc ona w zasadzie jest takim totemem, takim, takim zjawiskiem, takim, taką bryzą albo takim światłem na twarzy. Wiesz, jest jakby. To rzeźbę poznajesz tylko raz i to jest ten jedyny moment, kiedy cię oświetla. Nie chcę mówić, że ona cię oświetla, bo to nie jest prawda, tylko że. Ten raz, kiedy wychodzisz, jest ten zapach w powietrzu i od razu jest tobie jakiś kapitał, wspomnień. To jest ten moment. Mhm. I to jest moje doświadczenie rzeźby, więc ona w zasadzie jest niedotykalna, dlatego że ona nie istnieje, choć faktycznie jest obiektem, ale jest bardziej jest bardziej totemem, jest bardziej pamięcią o tym punkcie. Okay. Więc w ten r sposób rozumiem. jest zupełnie ulotna też bardzo. To jest super, a. Yy... Jest tutaj bardzo dużo takich, właśnie wydaje mi się, mówię, że nie traktujesz trochę tego tak do końca personalnie, ale to jest bardzo personalne. to jest znaczy, turbo personalne. Ja nie traktuję personalnie, jeżeli to komuś nie robi roboty. Yy, to tak, to... ale sama praktyka twoja ale nie, moja jest praktyka bardzo jest, personalna. To jest, jest tylko i wyłącznie moją opowieścią w moim świecie. Yy, no I ona jest jakby, wiesz, ja staram się być w niej wiarygodny, chcę, żeby te, te prace były autentyczne, żeby te myśli były autentyczne. Też wiesz, badam się, czy ja ciągle. Mówię o tym, czy ja już przypadkiem nie wpadłem, ale, w ale, rytm właśnie, samej, ale masz opowieści o sobie. No właśnie, ale masz taki e, klucz wizualny, który stosujesz w swoich pracach. Obecnie tak. I to jest dla mnie bardzo ciekawe. Jakby w sensie, jakby skąd to się bierze? Jakby, bo wiesz, bo te, te kształty, które nie wiem, czy to są rzeczy, które ostatnio pokazywałeś też na Instagramie, y, czy gdzieś, y, nad którymi pracujesz, o, o których teraz w tym momencie mhm. mówisz, em, ale to jak, jak to widzisz, no to. Nie da się powiedzieć, że to jest ktoś inny niż Delman. No. no, to jest, wiesz co, to jest rzecz, która jest dla mnie ważna. O tyle, że ta wizualność wykształciła się gdzieś po drodze. No ale wiesz, to jest też prawie 15 lat wystawiennictwa. 15. Wiesz, ja, ja, ja tworzę odkąd miałem lat 12. Tak? I, I wiesz, no nie, nie będę nigdy mówił, że jako 12 latek miałem wiesz, dojrzały proces, twórczy, ani myślowy o tym, ale. Wiesz, no jakieś tam mikro pytania zadawałem najprostsze czasem na początek. Więc od tych, powiedzmy, że w takiej troszeczkę poważniejszym, poważniejszym pytaniu trwam, powiedzmy, od półtorej dekady. No, a tą praktykę obecna to jest cykl, który ma niecałe trzy lata. Mhm. Więc y są prace, które robiłem lat temu, 12, wtedy pierwszy raz użyłem kolorowej trytki. Mhm. I ona mhm. jest ze mną już zawsze, po prostu jest moja. Bardzo dobrze ją rozumiem, jest dla mnie. Jest dla mnie... No tak, ale jest to dla to mnie, Bo to jest kreska. To okay. jest kreska w powietrzu. Tak. Jakbym szkicował, to bym zrobił no, taki nonszalancki gest. Mm -hmm. da, dałbym mm -hmm. pracy jakiejś lekkości, jakiejś swobody. I nie umiałem tego przenieść na, prakt, na, na rzeźbę, tylko nie zobaczyłem tej trytki, która powiedziała, że ona jest właśnie tym gestem. Poza tym tu jest jeszcze taki dadaistyczny element, w którym trochę odbieram przedmiotowi funkcję, Właśnie chciałem powiedzieć, że, że tak, to, to takie tak zwane, znaczy ja, wiesz co, kończyłem akurat studia za granicą i trochę nie potrafię mówić po polsku o, o tych rzeczach, bo tam się nauczyłem tego mhm. trochę, ale mundane, takie codzienne, jako obiekt po prostu takiego użytku, który jest kompletnie w odwrotny sposób zastosowany i dla mnie to jest tak ten, samo jak ta pianka, bo też korzystałem tak, z takiej otuliny do rur, czy coś takiego, To jest nie? taka rurka do pływania w basenie. Tak. A no, z kolei no. ja byłem ratownikiem przez lata i rurka do pływania była zawsze ze mną. I wiesz, jakby te rzeczy mają jakiś sens. One, one wiesz, czasem się je znajdzie i one są znalezione z są twoje, a czasem są z tobą i nawet nie wiesz, dlaczego, że są zawsze z tobą. Wiesz, ten readymade'owy ruch, który był fenomenalnym eksperymentem myślowym, który ja bardzo cenię, w którym, wiesz, no bierzesz krzesło... To z... pie, tak, na przykład, rzeczy, tak, no? tak. Ja nie, nie, nie mogę powiedzieć, że ja teraz, wiesz, jakoś kultywuję te odpowiedzi, które mieli, ale sam eksperyment myślowy jest dla mnie bardzo ważny. I jest świetną praktyką w ogóle na co dzień. Kiedy postawisz krzesło do góry nogami w galerii, tak, i mówisz rzeźba. I przychodzą ludzie i mówię, weź się w łeb puknij, przez krzesło do góry nogami. to mówisz, no nie, bo na krześle można usiąść. Na tym nie możesz usiąść, to jest już tylko forma. Mhm. No i to jest w ogóle fenomenalne stanowisko, z którym można się kłócić i nie zgadzać, ale tak naprawdę to już nie jest krzesło, bo już na tym nie usiądziesz. Krzesło ma funkcję. Mhm. To jest już forma. Dosta pozbawiłeś zaprojektowany, funkcyjny obiekt, pozbawiłeś go formy, i to jest w ogóle też fantastyczny punkt wyjścia do myślenia o sztuce. W którym dlaczego też zawsze będę w przeciw, jakby w kontrze do myślenia o reklamie? Mhm. Reklama ma funkcję. Tak, ale może mieć też aspirację do bycia sztuką. No, ja ja nie, nie, nie mogę powiedzieć, że nie, oczywiście. Może mieć aspirację, ale ma przede wszystkim funkcję i ma, yy, i ma kompromis położony w innym miejscu. No, damy z kompromisów niezliczona. No, wiesz, jak, jak ostatecznie to... jesteś, jesteś, jakby twoim celem jest osiągnięcie Takiej sublimacji myśli, wrażeń i, i doświadczeń. Chcesz płęty, która jest prawdą o Twoim doświadczeniu. Tam nie może być kompromisu. No, kompromis może się pojawić, kiedy Ci galeria powie, że no, nie ma dwudziestometrowego sufitu. No, okej, okay, no to jest jakiś, o, ja chciałem akurat dwudziestometrową rzeźbę. No, to jest kompromis, no nie przeskoczymy tego. Ale nigdy wewnątrz pracy. Mm -hmm. I dlatego, dlatego, wiesz, dalej, nie mówię, że to jest lepsze czy gorsze, tylko to jest dla mnie zrozumiałe. Jak, jakby, e, ja rozumiem tą praktykę, e, nie rozumiem tamtej, nie rozumiem reklamy, mm -hmm. nie, nie, nie partycypuję w niej, e, nie też nie śledzę jej. Ale gdyby. Ale gdyby... Napój fantastyczny <grym> Y Mate e, e, przyszedł do ciebie i powiedział: Słuchaj, robimy spota reklamowego i bardzo się podobają twoje rzeźby. Chcemy, żebyś zrobił nam scenografię do tego spota. No to wiesz co, rozważyłbym um, to. To jest, to jest zamówienie komercyjne. Ale tak. ja bym nie zrobił sztuki. No ale właśnie dlaczego? Przecież to jest, idealna, to jest idealna możliwość do tego, żeby udostępnić swoją sztukę ludziom, którzy mogą na nią nie trafić. I może inaczej. I to zdanie, nie powiedziałem dobrze tego zdania. Jeżeli przychodzi do mnie podmiot komercyjny i mówi, zrób nam scenografię, to ja powiem, scenografia będzie kosztować x i x. Mm -hmm. I oni powiedzą, dobrze. Okay. Dobrze. dobrze. I oni mówią, czy możemy nie porozmawiać? Nie. <noise> znaczy ja mogę wam zrobić scenografię. Mogę wymyśleć świat, mogę go stworzyć. Tak, hotel też dostał jakąś scenografię, ale nikt nie będzie pertraktował ze mną wyglądu mojej praktyki. Nikt nie powie, czy może być to bardziej różowe, albo czy może mm -hmm. być tu więcej. No nie, bo wtedy to nie jest. To jest praca kolektywna. To jest twoja, twoje zrozumienie formy jest... Ja już tworzę formę nie, którą ja rozumiem, tylko którą my rozumiemy. Ale ja ją tworzę. I to jest kłamstwo. Mhm. Więc... E, więc albo robi się... Albo jesteśmy otwarci w głowie i w sercu na to, żeby pracować razem i tworzyć kompromisy i tworzyć wspólnie obiekt, czy wspólnie coś i wtedy to ma swoje swój ciężar. No film jest często, czy, czy wiesz, no jest mnóstwo aspektów twórczych, szalnie kreatywnych, które są Wypadkową wielu talentów, uh -huh, tak? wypadkową uh -huh. wielu umiejętności, wielu kompetencji, których nie ma pojedyncza osoba. Na no, wtedy masz dyrektorów, którzy to prowadzą. Im wierzymy, że oni wybiorą najlepsze spośród kompetencji danych twórców. Uh -huh. no, ale to nie jest miejsce, w którym ja bym chciał być, żeby ktoś swoimi kompetencjami kierował moją praktykę. Więc ja mogę powiedzieć, mogę wam zrobić? Pod warunkiem, że nie dostaniecie szkicu ani ten, ja po prostu wejdę, zbuduję scenografię, która będzie mi robić, będzie mi odpowiadać na kolejne pytanie, będzie mi, albo zrobię coś, co mnie dawno chodzi po głowie, bo mam budżet, bo mam miejsce i tak dalej, a wy sobie tam potem nakręćcie reklamę. Cool. Ale jeżeli przyjdziesz i powiesz, że chcę na środku Y z trytkami, bo, ma, bo, bo, bo firma zaczyna na Y i tak dalej, no to ja powiem. No nie, wtedy uprzedmiotawiasz moją praktykę, odbierasz jej całą poezję i robisz z, moje, z tego wszystkiego, z tej całej opowieści, którą, i z tych ciężarów, które mam w sobie, robisz tylko formę, która z kolei służy tobie. No dobrze, ale jeżeli to odwrócimy, ją. Jeżeli to odwrócimy i ja ci powiem, słuchaj, zrób scenografię, mhm. która jest zainspirowana tym logiem. Ale wiesz, co, jest. Nie można, nie można zrobić incepcji, inspiracji. Ja wiem, ale o tym, o inaczej. Zrób, zrób pracę o tym. I teraz czepiamy się tego Y. Oczywiście, i w ogóle, tak, nie? tak. No, nie, nie o to chodzi. Bardziej chodzi mi o. o, o... Słuchaj, nie, nie wykluczam, to... że mogłoby tak być, że mnie coś takiego ktoś przyjdzie i to jest jakoś frapujące. Ja na przykład się wtopię w to, wiesz, w jakąś opowieść, bo tam coś jest ciekawego, tak? Ale zazwyczaj, zazwyczaj te, te firmy, te podmioty mają agendę. Które trzeba realizować. Mają, mają, już mają przedyskutowane plany, opowieści, już tworzą poezję o swojej własnej tak, marce, tak. której ja nie tworzę. A więc... to, jest, to jest też ciekawe bardzo stanowisko, jakie masz, bo um, oczywiście nie wyobrażam sobie, że jakby to miała być reklama kręcona, która właśnie też wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, już nawet ze względu tylko i wyłącznie na ilość ekipy, która jest mm. potrzebna, właśnie tych talentów, o których mówiłeś to nie wyobrażam sobie sytuacji, że oni mówią, słuchaj, dobra, kręcimy to w tym studio, czy tam gdzieś mhm. i zrobimy scenografię, a ty mówisz, no dobra, ja wam zrobię, ale nie dostaniecie szkiców ani nic. <grym> znaczy, nie, mogą dostać szkice, nie, ogólnie, ale, ale nie, tak, nie, nie ja będziemy rozumiem. o nich, wiesz, nie będziemy nie ich będzie potraktować, mhm. tak. I ogólnie jakby no, bardzo małe szanse widzę, jakby, żeby takie coś się rzeczywiście wydarzyło w procesie, chociaż myślę, że jest możliwe, ale ja na przykład widzę każdą możliwość zrobienia Użytkowej sztuki, właśnie dołożenie tam jeszcze jakiegoś swojego dna. I może jest to trochę dla mnie czasami straszne, straszną farsą, bo nie zawsze to wychodzi, ale, ale zawsze próbuję tam wcisnąć coś takiego, właśnie, co jest, co jest moje i po prostu jakby ta kolportacja, wiesz, tego jest atutem, który. który Pozwala mi po prostu być bardziej dostępny potencjalnie, nie? Ja bym wiesz co. Ja bym, ja bym tu zrobił taki semantyczny eksperyment. Bo zamiast mówić e, sztuka użytkowa, mhm. to można mówić e, użytkowe dzieło. I wtedy jest dzieło sztuki, na przykład, i dzieło użytkowe. Bo ten, bo ten, bo ten, ten fragment sztuka jest. E, on jest inaczej osadzony, inny ma ciężar kulturowy, inny ma kapitał znaczeniowy na, na przestrzeni tego samego kraju, w zależności od tego, jak go użyjesz, w, wiesz, w, w, z czym go użyjesz. Mhm. To jest trochę tak, jakbyśmy mówili, że masz sztukę, masz wysoką sztukę w galerii, masz sztukę mięsa. Mhm. Sztuka w zasadzie mówi, że to jest coś pojedynczego. Dzieło sztuki jest, jest moim zdaniem ciekawszym zdaniem i, i dzieło użytkowe jest, bo też może być. Yy, sztuka użytkowa jest dla mnie niebezpiecznym konstruktem, którego ja nie rozumiem zupełnie. Dlatego, że jeżeli coś jest użytkowe, to nie może być sztuką. Chyba. Tak czuję w sercu, że, że, że sztuka zakłada pozbawienie użytkowości. To jest, wiesz, ona może służyć na przykład. Pogłębieniu myśli, i percepcji, doświadczenia, empatii, wiesz, takim rzeczom, które nie są twarde. Mm -hmm. Ale jeśli służy czemuś takiemu, że weź mi za projektu i coś takiego, żebym ja mógł otworzyć też piwo przy okazji, to ja już jestem, już mam jak, jakiś kajdan na sobie Już mus, to już muszę służyć. Otwierałeś piwo kiedyś z swoją rzeźbą? <laughs> nie, ale okiem <laughs> kiedyś <się> otworzyłem. Ale <laughs> i... to, to się tutaj kompletnie nie zgadzamy. E i... Ale to jest taka... To jest, to, dla mnie przynajmniej to jest taka bardzo fajna niezgoda, bo mm, po prostu mamy inne, inne stanowiska. Ja, ja, ja myślę przeciwnie, że, że w ogóle dla mnie najwyższy poziom sztuki jest taki, który jest użytkowy. To jest o. bardzo ciekawe zdanie, tak. No, myślę, że wiesz, jakby nie, trudno też jest powiedzieć, że w tym zdaniu jest coś złego, tak? No, ja, to, jest, to jest jakby ja, super zdanie. No i to jest ja, dla ciebie jakby wartościowa rzecz i ja na przykład mam ja na przykład, jak, jak robię coś użytkowego, to mnie w zasadzie przestaje w jakimś momencie interesować forma. Okej. Okay. Czyli, bo ja wiesz, bardzo dużo rzeczy sobie buduję, no bo mam umiejętności, więc, więc tworzę rzeczy, które są bardzo użytkowe. Mają mm -hmm. bardzo konkretnie określoną funkcję. Na przykład mają być trzy, wiesz, podestem pod wiertarkę. Mm -hmm. I ja tego nie, nie projektuję, żeby to teraz, wiesz, zaspakajało moją estetyczną potrzebę. Ja Tylko potrzebuję, praktykę. żeby to... Za, tak, i... I na przykład, kiedy myślę o tym, to myślę o tym, a kiedy myślę, żeby coś było sztuką, to myślę zupełnie odwrotnie. Ja żeby przypadkiem nie, nie zrobiło to komuś ym, funkcji. Żeby to przypadkiem nie było przy okazji jeszcze. Ale rzeźba sama w sobie ma funkcję. Jakby w ogóle istota rzeźby, albo jakąś. Nie sztuka, ma w sobie funkcji, jaką pewnie, funkcję. Jaką funkcję. No, ale... Dekoracyjną może mieć. No może tak, mieć ale dekoracyjną, nie nie ale ona może, może mieć. Ale dekoracyjna funkcja to jest wszystko. Nie. Ściana jest, ma dekoracyjną funkcję. A ja się nie zgadzam z tym akurat, bo. A ja, to dlaczego dobierzesz może... kolor do ściany? Bo wyzwala uczucie. No ale to jest dekoracyjna. Znaczy to jest wybór. Tak, tylko że. Tylko, że. Yy... Rzeźba, jeżeli wyzwala uczucia, nie? jeżeli po, po prowokuje cię do myśli, to to już jest też jej funkcja. Zgo zgadzam się, tylko że sam obiekt nie prowokuje. Znaczy. Obiektywnie jako obiekt. Tak, no ale bo, 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 że, bo teraz zobaczmy, bo mamy na przykład designerskie wykończenia mieszkań, mhm. czyli mamy Burtowo produkowane obiekty o na przykład wysokiej jakości, których funkcją jedyną jest bycie dekoracją w pomieszczeniu. Tak. No i żaden rzeźbiarz nigdy nie chce tym być. Mm, Okej. Okay. Dlatego, dlatego, bo gdyby chciał być tym, to by był designerem obiektów, a nie rzeźbiarzem. Tak, rozumiem to. I, to jakby, i ten approach jest bardzo ważny, ponieważ ty. Tych... Ale, ale nie sprzedajesz swoje sztuki? Nie, oczywiście sprzedaję. Ale to jest... I tylko, tylko kolekcjonerom, nie, nie. którzy trzymają to w. Nie, nie, ludzie to trzymają w domach, ale to nie jest w ogóle moja sprawa. Ale, ale tak, ale to ciągle. To, to że ty ale nie powód... nadałeś czemuś funkcji, to nie, ale... nie znaczy, że nie ma funkcji. Ale powód. powód. Wiesz, jakby kiedyś usłyszałem takie bardzo ładne zdanie, że sztukę robi się z potrzeby, a nie z pragnienia. Okej. Okay. I jeżeli pragniesz czegoś, pragniesz efektu, którym jest. Piękno, na przykład, albo pragniesz, żeby to było docenione, uwzględnione, takie, żeby to ci zrobiło coś. że pragniesz, to rzadko kiedy zrobisz sztukę, to jest bardzo romantyczne i poetyckie, ale jeśli potrzebujesz realizować coś, jeśli to jest ekspresja, która wiesz, no, wywodzi się po prostu z trzewi na takim poziomie, że nieważny jest rezultat, ty i tak będziesz tworzyć, wtedy zaczynasz rozpoznawać praktyki, które są. Wiesz, no wyjątkowe, to gdzieś jakoś wiesz, takie ulotne. I o sztuce nie mówi się też na, po, na, po, na poziomie pojedynczego dzieła. O sztuce się mówi na, Dobra, tak, na poziomie prawda. szeregu wydarzeń, na szeregu wystaw i myśli. Mówi się o sztuce w kontekście jakby życia i doświadczenia ludzi, którzy to robią, a nie jednej pracy, która nam akurat estetycznie robi robotę. Wydaje mi się, że to jest. To jest zmiana, w której, w której sztuka nie musi. Ja mam ja w ogóle też kolekcjonuję sztukę. Ja mam mnóstwo prac i one nie są ładne. One nie robią mi, wiesz, wykończenia estetycznego. Znaczy, nigdy mhm. ich nie brałem z taką myślą, że one Rozumiem. nie pasują do czegoś. Brałem je, dlatego, bo na przykład uwielbiam tych twórców, uwielbiam ich myśli. Uwielbiam ich. Od lat obserwuję ich pracę i mógłbym mieć mnóstwo ich rzeczy, najchętniej z różnych czasów, dlatego że że niektórzy, niektórych cytaty w ogóle zostają we mnie, niektórych myśli zostają we mnie. Jakby zbieram to wszystko i jakby konsoliduję w to, kim ostatecznie jestem. Mhm. I te rzeczy nigdy nie robię ich, nigdy ich nie robię, nigdy ich nie kolekcjonuję, nigdy nie otaczam się rzeczami tylko i wyłącznie dlatego, że one są ładne. One mogą być ładne, to jest ekstra. Mogą też być brzydkie, to też jest ekstra. Ale to w ogóle nie jest coś, o czym ja rozmawiam. Ani nawet coś, co mnie ciekawi. Mhm. I... Ale to taki duży kompromis wydaje mi się, czy może być. Ja teraz pomyślałem o tym Beksińskim i o mhm. moim przemyśleniu ostatnim, zresztą niedawno całkiem, bo Turbo szanuję jego pracę i rozumiem je nawet w jakiś sposób, mhm. albo rozumiem ich uznanie ogromne, ale nie chciałbym się nimi otaczać jakby kompletnie. No, no, no. Rozumie, rozumiesz. A jednak on dowiózł coś do, do. Wiesz, my zawsze jesteśmy kolejną gałęzią, większą, mniejszą, z liściem, bez liścia, która wyrasta, wiesz, dalej i dalej, tak długo, jak trwa kultura w danym miejscu, czy tam, na, na danej półkuli i tak dalej. I masz twórczości, które powstają, praktyki, które dojrzewają przez lata, które inkubują się w jakimś, wiesz, czasem nieznośnym miejscu, e, z których na końcu, właśnie, wszyscy czerpiemy. Mhm. I one, czerpiemy z nich, nawet jak nam się nie podobają. Czerpiemy z nich, nawet jak nie są nasze. Ale, ale są i są jakieś, i są bardzo, bardzo jakieś. Yy, I to jest moim zdaniem wielki aspekt. Wiesz, jakby. Możesz o Beksińskim powiedzieć mnóstwo rzeczy i mnóstwo przemyśleń, nawet jeżeli on ci nie robi roboty, ale rzadko kiedy powiesz mnóstwo przemyśleń o tym pojedynczym obiekcie, który. Akurat stoi na półce, bo masz puste miejsce i coś tam uzupełnia. Może będą być ładnie światło, przechodzi przez ten kryształ. Tak? To jest mniej więcej to jest tyle. Dlatego ja zawsze mówię, że jeśli możesz o powiedzieć w trzech zdaniach, to zazwyczaj pewnie nie warto ich w ogóle wypowiadać. Mm. W tych pracach się tonie. Się tonie w tej poetyce, one coś zawsze robią. Wiesz, ja mam mikro rzeczy, o których znam historię i cały czas jestem nimi wiesz jakoś poruszony. I jest jeszcze tysiąc rzeczy, które bym chciał mieć. A jest też tysiąc twórców i twórczyń, których nie chciałbym mieć, a ani wielce ich cenię. Ja mam podobnie z, troszeczkę mniej ostatnimi latami, ale z książkami fotograficznymi. Nie wiem, czy w ogóle. Mm -hmm. z y zbieranie albumów jest też w ogóle właśnie ciekawa, nie, w Właśnie, To jest bardzo duża dystynkcja, jakby, różnica, którą ja robię. Książka Aha. fotograficzna i album to są okay. dwie zupełnie rzeczy. A inne jaka jest rzeczy. różnica? Różnica taka, że to jest prawie rzeźba. Że, mm. że, że, że sama ta forma fizyczna jest już bardzo dużym komunikatem. No jest obiektem. Ja o, o, tak, ale zmierzam do, dalej, że jakby każdy element tam jest bardzo zaprojektowany. Tak, bardzo ale bardzo właśnie... mocno częścią i książka dlatego, że y, tam y, ta kolejność jest bardzo istotna, istotna ta rytmiczność, no tak. ta i to opowieść, nie jest ta opowieść tak. dokładnie, to nie jest często to nie jest y, Wizualne. W sensie to nie jest tylko estetyczne. No tak, to jest tam. tam, jest, tam jest, milion... jest sens, tam jest dużo zrozumienia, czy zamys projektu. Zamysł jakiś jest też w tym wszystkim i są książki, które właśnie niekoniecznie to jest moja wiesz, estetycznie to jest to, co lubię, hmm. ale uwielbiam je i mogę o nich opowiadać. Wiesz, mnóstwo czasu, to są takie, dam Ci przykład, to tacy znajomi nawet z Holandii, oni zrobili, byli w Tokio, fotografowali ludzi, którzy spali w McDonaldzie. Uh -huh, uh -huh. Bo tam jest taki fenomen, że e, młodzi ludzie wychodzą na miasto i jest moment, kiedy nie jeździ metro. Uh -huh. Żeby to wrócić do domu, taksówko jest za drogo, a jeszcze nie mają powrotu metrem, więc... Ten czas spędzają w McDonaldzie, bo to jest jedyne otwarte miejsce, w którym jest ciepło i mm -hmm. można... I oni tam po prostu śpią. I całość była zapakowana w... To była taka bardzo mała, malutka książeczka z tymi zdjęciami, włożona w taką torebkę papierową. Na to był przyczepiony paragon, mm -hmm. w, jako taka, powiedzmy, tam jakiś był statement krótki. Ale ca cały ten kontekst, który Ci właśnie powiedziałem, jego tam nie ma kompletnie nigdzie. Mm -hmm. Tak nie wiesz, że to jest McDonald's, nie wiesz. I, i, tam, i, I możemy o tym dyskutować, jakbyśmy tutaj to położyli, byśmy siedzieli i mogli. Ja, ja mogę o tym gadać, po prostu o rzeczach, które to, jak, gdzie moja głowa idzie, patrząc na to w ogóle, nie? I to jest dla mnie taki też element. ale... No wiesz, to jest bardzo ważny element też takiej kreatywnej praktyki, wiesz, w tworzeniu, no bo ja, ja, ja z kolei bardzo zawsze stawiam, jakby ciężar. Warto się zastanowić nad tym punktem, w którym coś jest dobrze zaprojektowane. Bo dobrze zaprojektowane, uniwersalnie dobrze zaprojektowane, znaczy bardzo dobrze rozpoznane, bardzo dobrze przeanalizowane, bardzo dobrze powtórzone. I często nie niesie, niesie w sobie kapitał świetnego projektu, świetnego designu, świetnego, świetnej realizacji, czasem fenomenalne, Niemniej, nie niesie w sobie ryzyka, nie niesie w sobie pytania. Jest tylko odpowiedzią. Na wszystko poznane, jest dobrze zaprojektowane. To jest coś, czego sztuka, co sztuka odwrotnie robi, właśnie. Uh -huh, uh -huh, sztuka uh -huh. woli zadać pytanie, czy przypadkiem nie przesadziłam, wiesz, czy przypadkiem coś tam, czy to jest jeszcze ciekawe, wiesz, czy to jest wartościowe. To jest ciągła wątpliwość. Dobrze zaprojektowane nie jest wątpliwością. Jest tylko odpowiedzią. I dlatego, I dlatego, wiesz, oczywiście masz też twórców, którzy projektują, którzy szkicują, którzy mają wszystko przemyślane, ale ja, ja mogę tylko mówić o swojej praktyce. Ja rozumiem, tak. Nie znam, wiesz, jakby wszystkich stanowisk. W mojej praktyce, jeżeli ja mogę usiąść i naszkicować od A do Z, to może to zrobić potem ktokolwiek i może to zrobić ktokolwiek, bo masz przecież cały wiesz, ty mi wytnij, ty mi przeszlifuj, ty mhm. mi pomaluj tak, jak jest na tym i w zasadzie nie dotykam tego. Ja już tylko odtwarzam myśli. Już tylko odcinam kupony od wątpliwości. To jest miejsce, w którym nie chciałbym być. Dlatego zmieniam tak praktykę, że przypadkiem nie wpaść w pułapkę odtwarzania, wiesz. Nie, znaczy to jest genialne i powiem ci, że jestem pod ogromnym wrażeniem twojej dojrzałości emocjonalnej w takim sensie, że yy, w ogóle masz świadomość, tego, że tak chcesz. Jakby to jest. To jest yy, Na razie. Yy, <grym> yy, jestem pod ogromnym wrażeniem, naprawdę. Myślę, że będziemy. Yy, 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 wow! Ja wiem, jak zacznę, to wow, się, to się wow. dzieje. A to nie jest kwestia wiesz, ten, pułapka. Nie, nie. nie ale da, dałabym się wciągnąć w tą pułapkę, wyobraź sobie. Zaj, dobrze spojrzałeś, bo <laughs> były wywiady, że po trzech godzinach ktoś, wiesz, bateria się wyczerpała. Słuchaj, my tu mamy, my tu mamy jeszcze kolejnych gości, więc e, e, po prostu pukaliby do drzwi, e, więc e, byśmy wiedzieli na pewno. Natomiast. Dziękuję ci bardzo, Norbert, że znalazłeś czas na pogaduchy. Wytnijcie potem te głupsze zdania. A co taki elokwentny chcesz być? Przecież nie, ale... jesteś, jesteś resztką, stary. <laughs> Żebym się nie stał dosłownie. <laughs> Dobra, dziękuję ci Dzięki, serdecznie śliczne. za rozmowę.